Dzień dobry, kochani. Tu Agnieszka. Jest takie pytanie, na które nie jest łatwo znaleźć odpowiedź, ale na pewno każdy z nas w pewnym momencie je sobie zadał. Zadał je sobie z takiego głębokiego poziomu. Są dwa fundamentalne, najistotniejsze pytania naszego życia. Kim jestem i jaki jest sens życia? Prawdopodobnie celem tego doświadczenia życiowego jest kroczyć drogą, by odkrywać odpowiedzi na te pytania. Szukając odpowiedzi na te pytania, wchodzimy w doświadczenie, które kontynuuje naszą duchową ewolucję. I prawdopodobnie o to chodzi. To bardzo potężne, kluczowe narzędzie duchowe, które rozszerza naszą świadomość i prowadzi nas ścieżką poznania prawdy i siebie. Na piękną rozmowę w temacie duchowym, temacie kim jestem, wręcz na kontemplację. Zapraszam z moim duchowym już przyjacielem, z którym zrobiliśmy już kilka nagrań, a które cieszą się u Was dobrym, fajnym, pięknym odbiorem, za który dziękujemy. Więc na tą rozmowę, na tą kontemplację zapraszam Was na spotkanie z Toma. Toma z Droga do Boga. Tak, to góra tak organizuje. No, góra wie, co robi. Tak. Dzień dobry, Toma! Witaj Agnieszka, witajcie kochani. Witajcie wszyscy jeszcze raz serdecznie. Łączymy się dzisiaj z Toma. Kolejna nasza rozmowa z cyklu, nasze rozmowy o duchowości. Bardzo się na nią cieszę. I oczywiście tradycji musi się dać zadość, uczynić zadość, ponieważ jesteś na jakimś wyjeździe teraz. Gdzie No, jesteś, Toma? jak zawsze, to jest ostatnio po prostu taki klasyka gatunku naszych spotkań, że co się umawiamy, czy co jakoś tak się to składa, że jestem na wyjeździe. Fajnie. Teraz jestem na Mazurach w Polsce, w ośrodku warsztatowym MAPA, gdzie za chwilę zaczynamy warsztaty. Nie wiem, kiedy ten film wypuścisz, a teraz 16 czerwca zaczynamy warsztaty Moc Miłości i właśnie postanowiliśmy się teraz spotkać, żeby porozmawiać właśnie na twój temat. Teraz ty masz Teraz ja mam propozycję tematu. pytania, tak, do No, ciebie, no. ale tak popatrzę właśnie na twoje warsztaty, czyli teraz jesteś na warsztatach. Na Mazurach temat moc miłości, które się zaczynają 16, tak od 16 do 19 czerwca. I znalazłeś czas dla nas na nasze duchowe pogawędki. No, Później oczywiście, nie ma opcji. podamy jeszcze inne twoje daty. Fajnie, że Tak. ludzie przyjeżdżają, żeby się z tobą spotykać. Ty oferujesz właśnie, jesteś takim nauczycielem duchowym, który oferuje dużą pomoc na czas, jeśli ktoś może potrzebować właśnie, bo zadzwoni u niego telefon, podniesie słuchawkę i powie: OK, jestem gotowy na tą drogę duchową i może potrzebuje jakiegoś chwilowego chociaż przewodnictwa i poprowadzenia. Więc u ciebie jest, ty się tym zajmujesz, ty pomagasz ludziom właśnie przechodzić szczególnie tę początkową fazę takiego obudzenia, że chcemy być na drodze rozwoju duchowego i masz do tego dużo narzędzi. Ja przypomnę, że właśnie masz swój kanał YouTube. Toma Droga do Boga, twój projekt to jest Droga do Boga, napisałeś książki też Droga do Boga, jest fantastyczna strona internetowa drogadoboga.org, gdzie jest wiele materiałów, zamieszczasz wiele filmów, no i właśnie też są warsztaty, kursy i wiele, wiele ofert, jesteś takim nauczycielem duchowym, więc kogo mogłam znaleźć innego właśnie jak nie ciebie i zapytać się ciebie o nurtujące mnie od dziecka pytanie, i żebyśmy na ten temat porozmawiali, to ma mnie od dziecka, odkąd pamiętam, nurtuje to pytanie. Jest to główne, chyba najważniejsze pytanie życia. Może są takie dwa główne, najważniejsze pytania naszego życia, naszego istnienia, które myślę, że każdy prędzej czy później sobie zada. Ja je sobie zadałam we wczesnym dzieciństwie i muszę ci się przyznać,
że jako jeszcze nieświadome, niewyrobione dziecko dostałam od razu odpowiedź, ale była tak wielka ta odpowiedź, że przez resztę życia, czyli kilkadziesiąt lat, starałam się zgłębić zrozumienie tej odpowiedzi i powiedzmy nurkować w falach intelektualnego poznania filozofii duchowej i nauki duchowej, co dla mnie jest niezmierną przyjemnością, rozwijanie tego tematu i dyskutowanie na ten temat. Także pytanie i temat najważniejsze naszego życia, które powinniśmy sobie wszyscy zadawać, bo jest to najważniejsze pytanie i wszyscy powinniśmy iść drogą odkrywania odpowiedzi na to pytanie. Toma, kim jestem? Tak, jestem bardzo ciekawy, co usłyszałaś wtedy, chyba że chcesz to powiedzieć później za chwilkę. Ja myślę, że to... wiesz, co usłyszałam. Tak, wiesz co, z tym takim intelektualnym rozumieniem, z próbą poznania, kim jesteśmy, to jest taki bardzo szeroki temat, jest bardzo dużo, wiele różnych teorii, koncepcji duchowych, nieduchowych, filozoficznych, religijnych, niereligijnych, po prostu jest bardzo dużo ludzi na ten temat mówią, piszą, mamy całe grube tomy książek stworzonych, dużo ludzi na ten temat, jest jakiś tam dyskursu jakiegoś takiego teologicznego i tak dalej. I żeby poznać tak naprawdę siebie, to trzeba poznać Boga, bo Nim jesteśmy i On jest nami. Tylko że samo powiedzenie tego, to jest jakby takie, Bóg jest mną, ja jestem Bogiem, no i co dalej, tak? Jak tu żyć? Jak to się ma do mojej jakby tego, w czym jestem, tak? W tej chwili obecnej? Jak to się ma do tego, czy do tamtej innej sprawy? I teraz jakby poznanie tego, kim tak naprawdę jesteśmy, jest w pewnym sensie pozakoncepcyjne. To znaczy, my możemy użyć słów do tego, żeby o tym troszeczkę poopowiadać. My możemy użyć słów, żeby powskazywać na to z tej i z innej strony. I postaramy się tutaj teraz wspólnie trochę użyć słów, żeby nakierować, tak? Nakierować, to jest fajnie, że powiedziałaś, że nauczyciel duchowy jest na pewien etap drogi nam często potrzebny, tak jak ja sam wcześniej, wiele lat wcześniej korzystałem z takiej pomocy, jak moje to przebudzenie gdzieś po prostu, nazwijmy to, pączkowało, było w powijakach. I po prostu jak im głębiej wypływamy, tym bardziej zaczynamy rozumieć i czuć to, że my tego nie pojmiemy na umysł, ten, który mamy tutaj, że tak powiem, w głowie, ten taki umysł analityczny, ten umysł, w którym jest ta myśl, tamta myśl, tamta, że te myśli to są słowa, tak? Nasze myśli mają często taką strukturę słowną, że na przykład jestem Bogiem, Bóg jest we mnie. I to są jakieś słowa, którym nadaliśmy jakieś znaczenie. Ale zobaczcie, że jak się rodzimy, to my tych słów nie znamy. Ale mimo wszystko istniejemy, mimo wszystko coś doświadczamy. I te słowa są z jednej strony pomocne, żeby wrócić do pewnego stanu, tak? Bo tutaj podkreślmy to, że duchowość w tym prawdziwym sensie, mistycyzm w tym prawdziwym sensie jest doświadczeniem, jest stanem. Joel Goldsmith, czyli jeden z największych mistyków XX wieku, mówi o tym, że komunia z Bogiem, czyli połączenie z Bogiem, to jest stan. I słowa są w najlepszym wypadku drogowskazem lub pomostem, przez który możemy przejść, żeby dojść do tego stanu. I jak jesteśmy w tym stanie, mam nadzieję, że przynajmniej dla części osób ten film będzie właśnie takim sposobem przejścia właśnie do tego stanu odczuwania, to nagle nam zaczynają zanikać pytania. Zaczyna nam być tak błogo, zaczynamy czuć takie połączenie, zaczynamy może nawet czuć ten przepływ energii przez nasze ciało, przez nas i zaczynamy widzieć to, że okej, tu się coś dzieje na zewnątrz, ale ja jestem stwórcą własnego doświadczenia. Ja jako istota po prostu kreuję tutaj na zewnątrz z mojego wnętrza jakieś wyobrażenia świata, jakiś swój własny wizerunek, który tam mi reprezentuje. I tak naprawdę to jest w pewien sposób nawet troszkę drugorzędne, co ja widzę i co doświadczam, a najważniejsze jest to, że jest we mnie ten twórczy element, który cały czas tworzy, cały czas coś tworzy, cały czas tworzy i ta kreacja nie będzie miała po prostu końca. I wiem, że to jest taki trochę może górnolotny sposób spoglądania na to, jakby tak z wysokiego poziomu abstrakcji,
ale im bardziej się to wejdzie, to po prostu zaczyna nagle być takie odczuwanie, tak? Takie głębokie poczucie. I tu jest taka magia, taka alchemia, że my tracimy jakby taką możliwość, im bardziej się w to zatapiamy, to my tracimy możliwość jakby myślenia o tym, intelektualizowania, takiego zastanawiania się, to jest tamto, bo ja widziałem, że wielu duchowych poszukiwaczy jest gdzieś na momencie takim, że ugrzęzło gdzieś po prostu w umyśle, zna tą koncepcję, tamtą, siamtą, korzystał z tej drogi, z tamtej, wiele tego jest, tylko że ta, nazwijmy to, wiedza umysłowa tylko na poziomie duchowym, to nie jest, wiecie, to nie jest robienie PhD, to nie jest doktorat, tak, że my tutaj, tak to może czasami wygląda, ale to nie jest w tym rozumieniu po prostu, że zdobywasz jakąś kolejną wiedzę i coś jakby doktoryzujesz z czegoś, bo duchowość jest jakby traceniem takich jakby naszych przywiązań, naszych uwarunkowań i my je tracimy i przez to, że je tracimy, coś się w nas otwiera takiego, do którego, no właśnie, to już jest tak naprawdę otwarcie tego czegoś wewnątrz nas, tego, nie wiem, czy możemy to nazwać portalem, czy po prostu tym strumieniem światła, otwarciem się na to, jest po prostu taka brama w nas powstaje. Dzisiaj miałem taką ciekawą rozmowę właśnie z jedną z osób tutaj w tym ośrodku, która się pojawiła na chwilę, właśnie o łasce, tak? To jest, poznanie tego jest pewnego rodzaju łaską. To jest w tym taka mistyczna tajemnica. To jak się komuś Bóg objawia, to jest po prostu wielki dar i za to możemy i należy być po prostu wdzięcznym, bo to się po prostu dzieje, otwiera i to jest naprawdę bardzo trudno precyzyjnie opisać to w słowach, bo ponownie słowa są drogowskazami, tak? One takie wyprowadzą gdzieś i to zapytywanie siebie, kim jestem, jest przepotężnym duchowym narzędziem. Jeżeli zaczynamy sobie je prawdziwie jakby stosować, żeby wnikać głęboko, bo czasami ludzie pytają siebie, kim jestem i przychodzi odpowiedź z umysłu tego takiego zaprogramowanego, nazywam się tak i tak, mam tyle i tyle lat, mam takie, a nie inne relacje, pracuję tu i tu, mój stan zdrowia jest taki, mój stan posiadania jest taki i różne tam historyjki, przeżyłem to, przeżyłem tamto, mieszkam w tym kraju, na tym kontynencie i tak dalej, taki zbiór nalepek, zbiór etykiet. A kim jestem, tak naprawdę nas prowadzi tego, ale co w ogóle kreuje twoje życie, tak? Czym jest życie? Czym jest twoje doświadczenie? Kim ty w ogóle jesteś? I ludzie często nie zadają sobie tych pytań, bo są w gonitwie, tak? Bo tu coś w materii, bo tutaj obowiązki rodzinne, bo tutaj tamto, bo tu chciałbym mieć to, bo tu coś tam. Wiele takich coś tam napchanych i jest takie życie od do. Nie ma przestrzeni na to, żeby się w ogóle tak przyjrzeć, a co będzie dalej, tak? Co będzie, jak się to wszystko kiedyś skończy? Kim ja jestem, gdzie się zacząłem, gdzie się kończę, gdzie się zaczynam? Im bardziej to zaczynamy wnikać, zastanawiać się nad tym, jakby praktykować tę starożytną sztukę kontemplacji, zastanawiania się takiej, wiecie, antycznej filozofii, to nam zaczyna jakby się tak otwierać, że my nie jesteśmy w stanie znaleźć na to odpowiedzi. Na poziomie umysłu coś tam możemy gdzieś poczuć, usłyszeć, jakieś tam słowa gdzieś będą, ale właśnie to jest poczucie, tak? W pewnym momencie człowiekowi może się otworzyć takie głębokie poczucia. I tutaj właśnie, skoro mamy ten temat, kim jestem, to na to chciałbym wszystkich słuchaczy, naszych widzów, drogich po prostu nakierować, na poczucie, na wejście do siebie, tak? Do środka, bo my czasami szukamy Boga, czy światła, czy pomocy na zewnątrz. Tak nas świat lubi uczyć, programować, szukaj tam. A to, co ja bym chciał zrobić, to tworzyć takie wielkie lustro, żebyście w ogóle na mnie nie patrzyli, tylko po prostu zaczęli spoglądać do siebie, tak? Do twojego wnętrza. I wiem, że na początku, jeżeli ktoś tego często nie robi, to jest takie dziwne uczucie, jak się spogląda na siebie, bo się czuje jakiś tam ból, bo może jakieś emocje, bo może coś człowiekowi, gdzie tak powiem, wychodzi, porusza się. I teraz, żeby przejść przez ten początkowy taki
etap, taki nazwijmy to dziwności, takiego czegoś, co ja teraz robię w ogóle, tak? Żeby przez to przejść, wziąć parę oddechów i się po prostu skupić, tak jakby wpłynąć swoją uwagą do swojego wnętrza, tak? Ja tak celowo tak kieruję tutaj właśnie tą energię właśnie do ciebie, tak? Żebyś ty zaczął przyglądać się sobie, nie komuś tam, nie koncepcją, nie ideologią, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko do siebie, tak? Do wnętrza. I tutaj, jeżeli tylko pozwolisz na ten proces, to zaczniesz po prostu coś czuć, że coś się dzieje. Coś zaczyna rezonować, tak? Takie coś, co co tu się w ogóle dzieje, tak? Zaczynam coś czuć. Może ktoś zacznie czuć energię, może zacznie czuć ją mocniej. Coś się po prostu budzi takiego, i to jest trochę takie przerażające, tak? Takie, o kurczę, o co w ogóle chodzi? Może to jest teraz najwyższa pora, żeby włączyć Netflixa albo iść coś zjeść, bo się tu dzieje coś takiego bardzo dziwnego. No i to są właśnie takie programy ucieczkowe. Programy ucieczkowe z Matrixa, które mówią ci, nie zajmuj się tym, nie wchodź do środka, tylko idź zrób to, masz obowiązki, masz tamto, nie jesteś w stanie poświęcić na to czasu. To jest takie coś, co nas wyrywa z nas. I to wyrywanie jest nawykowe, to jest program. To należy po prostu przekroczyć, żeby ileś tego czasu naszego poświęcać, tutaj jesteśmy na Ziemi, żeby wnikać w siebie i w ogóle zacząć siebie poznawać, odkrywać. Jak czasami spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą w różnych etapach swojego przebudzenia, którzy faktycznie są na początku drogi, którzy już tam zajmują się tym ileś lat, którzy są głęboko, czy bardzo głęboko, czy sami się zajmują prowadzeniem warsztatów i innych takich rzeczy, czy sesji, to widzę jedną rzecz, że to wnikanie w siebie, ale mówię o takim prawdziwym wnikaniu, tak? Takie po prostu wchodzenie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy właśnie w tej duchowości, żeby tak po prostu poznawać. Bo jak zaczniesz poznawać to coś, i ja tutaj lubię używać terminologii od mistrzów w niebo wstąpionych, których przekazy też publikuję na swoim kanale, mistrzów takich jak Yeshua, Saint-Germain, Maria Magdalena. Natomiast używałem takiej terminologii, że odkrywasz tego Chrystusa wewnątrz siebie. Chrystusa, czyli istotę, którą my wszyscy jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy tą samą istotą tak naprawdę. I zaczynasz to odkrywać, zaczynasz to czuć i uwaga, gdzie ci się to objawia, czy gdzieś tam abstrakcyjnie, w jakichś tam polach ideologicznych twoich, nie? To się zaczyna odkrywać w twoim życiu. Że jakby twoje życie to na ziemi, twoje doświadczenie nagle zaczyna być takim miejscem styku, że z jednej strony jesteś na ziemi, przeżywasz te różne rzeczy, które my tutaj przeżywamy wszyscy jako ludzie, które wszyscy dobrze znamy, ale z drugiej strony czujesz tę taką boską łaskę i prowadzenie w twoim życiu, która ci pokazuje, ja nie jestem tylko tutaj jakimś tam zwykłym ludzikiem, który sobie coś tam robi, biega sobie w jakimś tam państwie czy na kontynencie i sobie coś tam robi. To w ogóle nie tak wygląda. Ja jestem istotą, która naprawdę tworzy to wszystko, co tutaj się dzieje, przyciąga do siebie pewne rzeczy, kreuje. Ja zmieniając swoje życzenia, zmieniając, jakby przekonfigurowując, przemodelowując swoje wnętrze, sprawiam, że moje tak zwane zewnętrzne doświadczenie się zmienia, ewoluuje razem ze mną. I w pewnym sensie czasami ludzie przychodzą i mówią, że nie, ja chcę do nieba, tak? Ja chcę być w jakimś tam super stanie świadomości. I ludzie bardzo często zapominają o tym, że my już jesteśmy w najlepszym możliwym stanie świadomości, jaki chcemy w danym momencie, jeżeli jest jakakolwiek droga duchowa, droga do Boga, tak nazwę tego przesłania, tego projektu, to jest ona patrzeniem na to, co się dzieje w twoim życiu i patrzeniem na to, co ty teraz przeżywasz. Że my czasami byśmy chcieli coś takiego, że mam tu swój trud w swoim życiu i tu jest jakiś tam obszar, który mnie bardzo boli, coś bym chciał z nim zrobić, nie wiem jak, może nie potrafię. I czasami ludzie robią tak, że zamiast wniknąć w to, co czują, co jest de facto ich drogą do Boga, to, co ty czujesz, przekroczenie tego, przetransformowanie, to ludzie robią tak, to odkładam na bok, wypieram to, co czuję, chowam. Jeden z filmów na moim kanale właśnie na temat wyparcia to był jeden z takich bardziej popularnych ostatnio, który widziałem, że dużo osób dobrze z nim zarezonowało, że po prostu wypieram to, co czuję i zamiast tego
zajmuje się na przykład, gdzie jest Bóg, tak? Ciekawe, czy jest tu, czy jest tutaj. I teraz jakby ludzie zapominają o to, że jeżeli jest jakaś blokada przed doświadczeniem Boga, doświadczeniem boskości w tobie, to to jest to, co ty czułeś, czyli wypchałeś to na bok, żeby zajmować się jakąś tam teologią czy czymś tam, taką intelektualną, i zapomniałeś o tamtym. To jest dokładnie na odwrót. To chodzi o to, co ty czujesz. Tak? To jest taka w ogóle podstawa, która tak często jest, kochani, zapominana. Ile razy się dzieje tak na sesji czy na warsztacie, że ktoś przychodzi i on de facto po prostu zaczyna czuć swoje głęboko jakieś skrywane emocje do czegoś. To się oczyszcza, czy jest płacz, czy żal, czy ktoś jakaś po prostu gniew się włącza, nie wie dlaczego, tak, nie rozumie tego i poddycha to, poprzeżywa, porozpuszcza i nagle jest tak, oh, jak dobrze, tak, ulga jest. I z tą ulgą tego przeżycia tych emocji jest nagle też tak, że my zaczynamy coraz bardziej czuć tego Boga wewnątrz nas, tak? Naprawdę zaczynamy go mocniej czuć i nagle się okazuje coś, co w zasadzie jest... okazuje się, że ten świat jest idealny, bo jesteśmy w jakimś miejscu, które sami wytworzyliśmy. I to miejsce może wzbudzać nas pewne emocje, ale które ponownie sami do siebie przyciągnęliśmy. Jeżeli jest jakieś błędne koło w nas, tak, że po prostu energia się kręci w kółko, to znaczy my coś myślimy lub czujemy, czego jesteśmy świadomi lub nie. I teraz kreujemy lub przyciągamy do siebie pewne sytuacje, które tą samą emocję zwiększają, powiększają ten pogląd, ten sposób myślenia, ten schemat i to do nas wraca. I my znowu się jeszcze bardziej albo smucimy, albo denerwujemy i ta sytuacja się tak zaognia i tak się, że tak powiem, energia w nas w sposób zamknięty kręci w kółko. I takich miejsc, takich naszych schematów czy programów jako ludzie mamy powgrywane, nie wiem, czy to jest dobre określenie, po prostu tak się złożyło, że jest tego całkiem sporo w kolektywnej ludzkiej świadomości, w której uczestniczymy. I teraz w toku naszego duchowego rozwoju my zaczynamy dostrzegać i przecierać oczy ze zdumienia. Kurczę, tu jest naprawdę wiele rzeczy nie tak, tak, w tej naszej ludzkiej świadomości. I wtedy patrzymy na świat na zewnątrz, na to, co się dzieje na naszej planecie, na różne wyzwania, które ma ludzkość w tym czasie krytycznym teraz dla nas. I widzimy, okej, to ma sens. Ja rozumiem, dlaczego ludzkość jest w takim stanie i dlaczego przez tyle lat z tego nie wyszła wcześniej, bo nie zajmowała się przyczyną, czy nie zajmowało się tym, co stwarza nasze zewnętrzne doświadczenie. My jakby próbowaliśmy na zewnątrz, a nie do końca w środku. A teraz jak bardzo wiele ludzi zwraca się do środka z różnych przyczyn, czy że nie są różne ograniczenia, które są na nas nakładane i tak dalej, które sprawiają, że w pewien sposób jesteśmy zmuszani do wejścia do środka, tak? Nawet ta sytuacja covidowa. Ostatnio miałem sesję, na której osoba powiedziała, no wiesz, Toma, ja jestem jedną z tych osób, jak ja to nazywam, przebudzeń covidowych, tak? Czyli covid zmusił mnie do wejścia do środka i zacząłem się budzić, teraz potrzebuję tutaj jakichś wskazówek. I po prostu te różne kryzysy, które się dzieją u nas, zmuszają do wejścia do środka, bo ludzie już nie mają gdzie uciekać, tak? Jeżeli pozwolą na to, na ten proces po prostu budzenia, to nagle się okazuje, wow, po prostu ja odkrywam jakąś zupełnie nową rzeczywistość. Ja wychodzę z tego Matrixa, przy czym Matrix to nie jest tylko, jak to często przypominam w filmach, to nie jest tylko to, że ktoś tam steruje czy manipuluje światem w jakiś tam sposób, tak? To jest jakby jedna warstwa, którą możemy tak naprawdę odłożyć na bok, bo ona jest wtórna. Dużo ważniejsze jest to, że Matrixem jest to, że my to kreujemy tak naprawdę i że mamy moc zmieniania naszego doświadczenia. Każdy z nas żyje na naszej własnej planecie. Nikt nie ma takiego doświadczenia Ziemi, jak ty masz. Nie ma takiej drugiej osoby. Twoje doświadczenie Ziemi jest totalnie unikatowe. Nigdy nie było takiej drugiej osoby i tak jak każdy płatek śniegu jest inny, tak samo każdy z nas jest inny. I z tego powodu nasza droga do Boga jest każdego z nas zupełnie inna. I ile jest ludzi, tyle jest perspektyw na Boga. I uwaga, każda z nich tak naprawdę jest prawdziwa. O ile tylko człowiek patrzy na tego Boga, a nie modli się do jakiejś ideologii, co niestety przez wiele wieków na naszej planecie było praktykowane. Wiele było wznoszonych modlitw do Boga gdzieś tam na zewnątrz, no i które najczęściej pozostają bez odpowiedzi, bo nie ma takiej w ogóle możliwości. Parę dni temu, jak tworzyłem kolejny jeden z odcinków wideokursu Droga do Boga, który stworzyłem dla was, dla ludzi,
po to, żeby im jakby pomóc w tej drodze duchowego rozwoju. Tam jest taki fajny fragment z przekazów Jeszuły, w którym on mówi o tym, że cały świat pada i klęka na twarz, ten świat, ta kreacja, to złudzenie tutaj, tak, pada na twarz przed tym Chrystusem w twoim wnętrzu. I wtedy mi się tak nagle objawiło, o co w ogóle chodzi w klękaniu. Jaka jest prawdziwa idea klękania, przed czym można czy należy klękać. Klękać można, należy przed Bogiem, który jest wewnątrz nas. Każdego z nas, taki sam. I teraz kto klęka? Ego klęka. Tak? A my, jak słyszymy ten głos ego, to mówimy, okej, okay, czuję się źle, ego mi tu wariuje, tutaj mi jakieś emocje latają, fruwają, mówię, nie, ja klęknę, ale klęknę przed Bogiem wewnątrz mnie, tak? I Bogiem w każdym moim bracie i siostrze. Klęknę, powiem temu ego, cicho bądź, klękę, siedź cicho, tak? Dlatego medytacja, przepiękne. Dlatego kontemplacja, ucisz się tym umyśle, tak? Który mi tu gadasz, różne tam farmazony, a przez to, że mi gadasz, ja w to wierzę, to co się dzieje w moim życiu? Totalny zamęt. I to jest ta nasza moc stwarzania, którą niestety, no i tu, no niestety ja się muszę chyba przychylić do tego poglądu, że to jest niestety celowe działanie, no nikt nas tego nie uczy w szkole jeszcze, chociaż może niebawem się to zmieni, może w szkołach alternatywnych taka wiedza już jest dawana dzieciom, i oby tak było i oby ten trend się zwiększał, kiedyś to nie były szkoły alternatywne, tylko szkoły główne, tak, oby tak było, że temu, czemu dajemy uwagę, to, co wierzymy, to jest tak potężne, to jest przepotężne. Nie ma tak naprawdę potężniejszej siły w wszechświecie, twoim wszechświecie, niż twoja wiara. Nie ma potężniejszej siły. Tak, twoja wiara, twoja uwaga w zasadzie to jest to samo. Nie ma i nigdy nie będzie. Tak więc jeżeli my karmimy się, bo na przykład czasami osoby wchodzą, wiecie, nadmiernie w te teorie spiskowe różne i po prostu karmią, to później ich takie życie się stają, się zagęszczą, no robi się coraz bardziej straszne. Fajnie jest wiedzieć, że okej, tutaj jest jakaś manipulacja, tu jest coś, fajnie to wiedzieć, bo wiadomo, należy ufać marketingowi różnych firm, tak? Należy do tego podchodzić z pewną dozą rezerwy i zdrowego rozsądku, ale to jest jeden jakby aspekt. A drugi, dużo ważniejszy, to wszystko tak naprawdę jest, wiecie, drugorzędne. Bo to w środku, jak tylko przekroczymy tych parę takich, wiecie, wierzchnich warstw, tych naszych uczuć, emocji, tego, co skrywaliśmy, tak, jakieś tam różne rzeczy, to nam wszystko powychodzi, to nagle się okazuje, że wewnątrz nas jest przepotężne światło, takie życie, takie, czy coś dzieje, człowiek może aż po prostu za nim mówić, pewnie, że co to jest, jakie to jest po prostu wspaniałe. Nagle się okazuje, że w nas cały czas był Bóg. Cały czas był, tylko po prostu no, nikt nam nie powiedział. Może celowo przemilczał, a może my się jakby woliliśmy wierzyć w coś innego. To już możemy zostawić tak naprawdę z boku, ale to cały czas tam było. I teraz tylko chodzi o to, żeby zwrócić uwagę do wewnątrz, zwrócić ją do wewnątrz i odkryć to światło. I wtedy, jak ty jesteś w doświadczeniu tego światła, to ty tym światłem emanujesz do tego świata, chodzisz, żyjesz tą miłującą obecnością, bo w zasadzie, jeżeli masz to doświadczenie głębokie, mistyczne, ty nie za bardzo masz możliwość działać w inny sposób. Na przykład Joel Goldsmith opisywał to w ten sposób, że jak to światło na niego spłynęło, to on stracił możliwość robienia różnych rzeczy. Na przykład nie mógł obstawiać wyścigów konnych, przestał móc pić alkohol, grać w karty i wiele innych rzeczy mu po prostu poodpadało. I pomimo tego, że ileś tam lat się zmieniło i mieszkam na innym kontynencie niż on, bo on był ze Stanów, mieszkam w Europie, w Polsce, to też widzę po moim życiu, ile rzeczy mi odpadło, takich, wiecie, takich jakichś trudnych, ciężkich, o których może nawet nie chcę wspominać, czy jakieś, nie wiem, uzależnienie od tych gier komputerowych, mi po prostu to całkowicie, wiecie, wyparowało, zniknęło. W ogóle tego nie ma, tak? A kiedyś to było i to było silne, bo właśnie to, co zajmowało wcześniej przestrzeń, zajmowało tą możliwość kontaktu z Bogiem, to wszystko po prostu znika. I nagle człowiek tak sobie siedzi, dalej coś czyni w życiu, tak? Bo to należy to jakby podkreślić, że dalej jesteś aktywny, uczestniczysz w tym wszystkim, ale mimo wszystko masz taką dużą chęć i pragnienie takiej wewnętrznej przestrzeni, tego kontaktu, tego pogłębiania
pogłębiania po prostu tego, co się dzieje, tego, co odczuwasz, tak? Co odczuwasz tutaj właśnie w środku. I mówię, jak się człowiek to na tym skupi, jak się na to otworzy, to na początku to jest trochę takie może dziwne uczucie, może pojawiają się różne emocje, ale jak tylko się przez to przebrnie, to nagle zaczynasz czuć taki naprawdę przepotężny pokój. Tak? Ten pokój się poszerza. Im więcej dajesz mu uwagi, tym on jest silniejszy. Im więcej dajesz temu uwagi, tym to jest silniejsze i wtedy zaczyna przemodelowywać twoje życie. I to przemodelowanie życia jest, no, potrafi ciągnąć ze sobą kaskadę kolejnych zmian istotnych. I nasze życie coraz bardziej zaczyna odzwierciedlać królestwo, tak? Czyli coraz większym staje się pokojem, coraz większą harmonią, ale w toku tego przetasowania różne schematy myślowe, na których się opieraliśmy, czy schematy społeczne, takie wiecie, utarte tory, którymi ludzie myślą, że należy jechać w życiu, to wszystko jest naprawdę bardzo mocno wykolejane i zerowane, tak, że my nagle odkrywamy, ok, jesteśmy w polu wolności, tak? W polu miłości, są pewne zasady, które rządzą wszechświatem i my podążając za nimi w wolności idziemy, kreujemy i wyswabadzamy naszą świadomość i to ma też odzwierciedlenie w naszym po prostu ziemskim życiu, a im więcej ludzi tym to robi, tym bardziej zobaczymy to też na zewnątrz w szerszej skali w działaniu czy firm, czy naszych różnych tych systemów, które mamy, że one się przetransformują równolegle do transformacji świadomości ludzkiej, bo co tworzy te systemy? Świadomość ludzka. Jeżeli systemy są chore, to one nie są chore z definicji same z siebie, one są chore, bo one tylko reprezentują świadomość ludzką. I czasami jak się przejdziemy, może ktoś z widzów naszych drogich, kochanych mieszka w dużym mieście, może nawet duża część, jak się przejdziesz po ulicy i popatrzysz, ten pan, ta pani, ten pan, ta pani, przyjrzysz się ludziom i weź sobie tak, wyciągnij taką średnią, w jakich energiach oni chodzą na co dzień. I wtedy popatrz sobie na tą średnią i stwierdzisz, ok, ja rozumiem, dlaczego świat w tym momencie ma taki dokładnie, ma taki kształt, jak wygląda. On nie jest, to nie jest w próżni, ten system nie jest zbudowany na niczym. On stoi na tych umysłach, które go podtrzymują. I nie jest sztuką zrobienie przewrotu i zmiana tego systemu na górze, bo on jest drugorzędny. System będzie dokładnie taki, jaka jest wibracja ludzi, na których to jest zbudowane. I im bardziej ludzie się uwalniają z tego Matrixa, im bardziej ludzie wchodzą na tą nową ziemię, zaczynają żyć inaczej, to ten stary przestaje być ważny, przestaje być groźny i po prostu zaczyna powoli upadać, ale równolegle tworzony jest po prostu zupełnie coś nowego, niekoniecznie nawet system, sposób życia, sposób myślenia, sposób działania, sposób kreowania. I to jest taka moc, że tylko ten lęk może człowieka tak naprawdę spróbować cofnąć tam gdzieś wcześniej. Ale to jest po prostu przepiękna droga, bo jesteśmy na po prostu przepotężnej drodze takiej przemocnej planetarnej ewolucji, w której ludzkość wychodzi z myślenia trzywymiarowego, tej, wiecie, newtoniowskiego spojrzenia na fizykę, racjonalność i tak dalej. My wychodzimy z tego i przechodzimy do tego, ok, kreujemy swoje życie. To jest taka kwantowa rewolucja, tak to możemy określić. Zupełnie inaczej zaczynamy wszystko po prostu spoglądać jako stwórca, jako ten, który z którego to tak naprawdę wypływa, bo nasze doświadczenie wypływa z nas. I teraz uwaga, ludzie się tak często boją zajrzeć do siebie, bo tu jest trud, bo tu jest ta emocja, bo tu jest tamto, bo tu jest to nierozwiązane czy tamto. I teraz ja wiem, że to się może wydawać, że nosimy czasami w sobie naprawdę dużo trudu, ale nie ma innej drogi zmiany tego naszego potencjału stwórczego, który w nas jest, który mamy w sobie zasadzony, stworzony, bo de facto jeżeli Bóg cokolwiek w nas stworzył, to on tylko to stworzy. Słuchaj, moje dziecko, rób co chcesz. Proszę bardzo, ja cię kocham. Wolną wolę masz, tak? I cześć, i baw się. No i my wtedy, no to mam wolną wolę, to spróbuję. Co to znaczy wziąć komuś, przyłożyć grabkami po głowie w ten sposób, w inny. I się tak poukładaliśmy wzajemnie, no i nagle się okazuje, że mamy taki niezbyt ciekawy świat, ale... To tak nie jest po prostu, bo my tylko jakby uczyliśmy, to jest proces ewolucji, to jest proces naszego rozwoju i te różne etapy, które się dzieją, one są w porządku, to jest do ukochania. To, że my jesteśmy na takim etapie, ktoś może być na innym. Nie oceniajmy to wyższy, niższy, tylko patrz, jak iść do przodu z tego miejsca, w którym jesteś. Co by było najlepsze
dla Ciebie, dla Twojego otoczenia, w tym miejscu, w którym jesteś, ale z perspektywy duchowego rozwoju. Bo często jako ludzie będziemy stawiani przez ten rozwój naprawdę w trudnych sytuacjach. Czasami potrzebny jest punkt kryzysowy, takie miejsce, które nas naprawdę przepcha, że słuchaj, potrzebujesz znaleźć drogi wyjścia z tej sytuacji i te tak zwane zwykłe wyjścia, te co byśmy znali z tego naszego świata, takiego nazwijmy to mainstreamowego, nie działają i nie zadziałały. I trzeba znaleźć coś innego. No i wtedy często ludzie pod wpływem tej desperacji otwierają się na tą duchowość, nagle odkrywają, że no jest zupełnie po prostu inny świat i na świat to spoglądają i wtedy właśnie jest też ten spływ łaski, tak? Ta droga zaczyna się prostować, wtedy ludzie zaczynają, nie wiem, wierzyć w cuda, bo zaczynają ich sami doświadczać, tak? No ale jak ktoś nie wierzy w cuda, ich nie doświadczył, no to w nich nie wierzy i twierdzi, że nie istnieją. A ci, którzy ich doświadczyli, to nie są w stanie przekonać tych, którzy ich nie doświadczyli, bo ich nie doświadczyli, a oni ich doświadczyli. Tak więc to jest jakby, wiecie, to są takie naprawdę dwa sprzeczne ze sobą jakby sposoby patrzenia, takie poglądy i po prostu to jest odmienny sposób po prostu patrzenia. To kim jestem właśnie tak. Jestem bardzo ciekawy właśnie tego u ciebie, tak? Ja co do ciebie przyszło? Nie chciałam ci przerywać, bo tak pięknie popłynąłeś, że słuchałam z czystą przyjemnością. Przepiękne to było. Bardzo ci dziękuję za twoje słowa, za twój przekaz. Ująłeś wiele, wiele ważnych, kluczowych punktów w tym, co powiedziałeś. I naprawdę bardzo ładnie to popłynęło. Przede wszystkim wracając do pytania, kim jestem, to tak jak potwierdziłeś, jest to potężne narzędzie duchowe, wręcz klucz do poznania Boga, do poznania siebie. Odpowiedź na pytanie, kim jestem, które dostałam, kiedy po raz pierwszy świadoma siebie jako dziecko, zadałam sobie takie pytanie, bo wynikało ono z tego, że dla mnie to było absurdalne, jak możemy się urodzić i nie mieć odpowiedzi na najważniejsze pytanie, kim jestem, jaki jest sens życia. I kiedy z frustracją zadałam go do góry, dostałam wtedy odpowiedź i tą odpowiedź ty powiedziałeś na początku tego nagrania. Słyszałeś, no to powiem ci, takie miałaś prowadzenie od dziecka. Tak, i to było ogromne. To, wiesz, dla mnie to było tak wielkie, że kiedy dostałam tą odpowiedź, to była abstrakcja, więc dalej mnie nurtowało to pytanie i stwierdziłam, że muszę teraz zrozumieć, dlaczego dostałam taką odpowiedź i o co chodzi. Więc mówiłeś tutaj właśnie o pojęciu intelektualnym tego pytania, więc ja przeszłam jak w tym momencie, kiedy z narzędziami, które w tym wieku i w tamtej epoce mamy do naszej dyspozycji, no to będzie to na przykład, no, kto jest odpowiedzialny za nasz rozwój duchowy w naszych krajach i w naszym dzieciństwie? No religia. Tak. Nie znajdując odpowiedzi w religii, a wręcz frustrując się w tym, czy u dorosłych, no szukałam po innych religiach. Kiedy religie mnie tak sfrustrowały dogmatyzmem, to weszłam we wszystkie możliwe nurty duchowe i nurty filozoficzne. Już filozofia dała mi o wiele większe zrozumienie pojęcia tego tematu, co bardzo pomogło i ponieważ już tak mocno weszłam w intelekt nauki duchowej, to odkryłam jedną z dróg jogi, którą nazywamy Jana Yoga czy Jhana Yoga, mówi się różnie, i która jest jogą intelektualną, czyli która tak rozkminia konceptualnie pojęcie duchowe i naszej egzystencji, kim jesteśmy, że nam po prostu umysł pęka i wychodzimy poza jego granice. No bo tutaj po raz kolejny powiedziałeś coś niesamowitego. Nie jest to koncept, który możemy pojąć słowami ani umysłem. Zrozumienie pojęcia, kim jesteśmy, nawet jeśli dostajemy taką werbalną odpowiedź, znajduje się poza naszym zrozumieniem werbalnym i poza umysłem. Umysł jest łączony z ego, więc jest to takie nasze ciało naszych pragnień, ciało cierpienia, a cała ta nauka duchowa polega na tym, jak ogarnąć nasz umysł, żebyśmy mogli się wydostać z niego, żeby zobaczyć prawdę przez duże P, tak? No, zgadza się, dokładnie. Pięknie to ujęłaś. Dokładnie. Dokładnie to ma, możemy zobaczyć to poza słowami i to jest to, co tak pięknie podkreślałeś w swoich słowach,
że jest to doświadczalne. Nie jest konceptualne, ale jest doświadczalne. I to, żebyśmy przeżyli to doświadczenie, na to są różne metody. To właśnie może być Jana Yoga, gdzie się doprowadzimy intelektualnie do takiego już po prostu skrajnego pojęcia umysłowego, że umysł odpuści. Tak. To może, tak. Oczywiście znamy te nurty duchowe, które prezentują wiele ścieżek duchowych, a każda ścieżka duchowa ma jeden cel, czyli doprowadzenie nas do poznania prawdy o sobie. Czyli to, co tak pięknie powiedziałeś, zobaczenie światła w sobie, czyli oświecenia. Czyli tego stanu samadhi, tej błogości. I to też właśnie powiedziałeś, że tutaj należy skierować uwagę do środka, więc nie znajdziemy tej odpowiedzi na zewnątrz, ani w książkach, ani w intelekcie, tylko należy skierować uwagę do środka i należy dać sobie ten czas i użyć tego narzędzia, na przykład jakim jest pytanie, kim jestem, bo tak jak mówiliśmy, jest to ogromne narzędzie, jest to wręcz klucz, kiedy robimy taką kontemplację świadomą z tym pytaniem. Jest to też taka metoda ścieżki duchowej, która może nas doprowadzić właśnie do przez kontemplację tego pytania do zrozumienia duchowego. I tak jak gdybyśmy sobie wszyscy w pewnym momencie tak głęboko zadawali to pytanie i zdawali sobie z tego sprawę, że powinniśmy poznać i dążyć do odpowiedzi tego pytania, to żylibyśmy w innym świecie, o którym wspominałeś, że chcielibyśmy żyć, ponieważ nasza świadomość i nasza wrażliwość by rosła. I dla mnie tutaj, jak dostałam tak wcześnie tą odpowiedź, nie tyle odpowiedź była ważna, co sam proces doświadczenia i droga. Dlatego uważam twój projekt Droga do Boga za po prostu strzał w dziesiątkę. Dziękuję bardzo. Wiesz co, nie czuję do końca, że to jest mój projekt. Ja bardziej czuję, że to jest po prostu projekt świadomości i to jest, ja trochę widzę to tak, że to jest takie, wiecie, przepoczwarzanie, że ten człowiek, to ego, to utożsamienie, on po prostu w sobie, wiecie, obumiera i ta świadomość, to światło coraz bardziej po prostu w człowieku jaśnieje, dokładnie proporcjonalnie, jak to coś obumiera. Jak mówiłaś tak fajnie o tym procesie intelektualizacji, który, jak mówisz, dla ciebie był istotny, dla mnie również był on istotny, że w początkowych momentach mojego przebudzenia pojawiły się różne koncepcje duchowe, które ludzie często po prostu, wiecie, wkraczają, przyjmują mnie, okej, tak to jest, ja to usłyszałem w mądrej książce, tutaj coś czuję i ja myślę, że tak to jest. No i wtedy się często spotykamy ze ścianą, próbujemy tę teorię czy powiedzieć komuś tak jakby słowami i się nagle okazuje, że patrzą na nas niezbyt przychylnym wzrokiem, może spotykamy się z wrogością mniej lub bardziej jawną i po prostu jest niezrozumienie, jest takie coś, o co chodzi. I wtedy właśnie zaczyna człowiek po prostu uczyć się dość szybko, że to nie jest właśnie to poznanie intelektualne, ale uwaga, poznanie intelektualne ma swoje miejsce i jeżeli nie jesteśmy w stanie od razu wskoczyć w poziom czucia, bo ja też nie od razu wskoczyłem w poziom czucia, chociaż tutaj, dobra, to nie będę może już wchodził za bardzo w szczegóły, bo to tak naprawdę no takie dopiero płaszczyzna nowa. Jak do ciebie to przyszło. Tak, to po prostu jest tak, że ten poziom intelektu też był w jakiś sposób wykorzystywany, tak? I widzę gro osób, które potrzebują tego, nawet tych duchowych koncepcji, nawet tych teorii, przez pewien okres czasu, bo one jakby rozsadzają, to jak sama powiedziałaś, ten umysł. Że w zasadzie nauki duchowe, te wszystkie prawdziwe, to jest zbiór paradoksów. Paradoks, paradoksem pogania tak naprawdę. To jest jakby, jesteś Bogiem, jesteś tym jednocześnie. No właśnie, wiem, właśnie to, co powiedziałaś o tej jodze umysłu właśnie, że jak przyjrzymy się starożytnym gdzieś filozofom, to był taki piękny, wielki filozof, który po prostu doprowadzał swoich uczniów strumieniem pytań do stanu, w którym on powiedział, nie wiem. Czyli de facto po prostu wyburzał ich umysł, jakby go demolował od środka, bo my, jak zaczniemy się tak naprawdę całej idei życia przyglądać temu, co się dzieje, nawet to analizować przez intelekt, my w pewnym momencie stwierdzamy, w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi, tak? Ja nie wiem, po co to jest. I to jest przepiękny punkt otwarcia. To jest tak naprawdę taki punkt wyjścia do takich głębokich rozważań, czy na temat kim jestem, czy w ogóle sensu życia, czy tego, co będzie dalej. Nie wiem, tak? Nie wiem, ale jak wiemy, nasz umysł ma wiele tutaj komórek, połączeń i tak dalej. Serce jest dużo potężniejsze niż umysł, niż nawet nasz mózg, nasze centrum energetyczne. I sercem możemy pojmować pewne rzeczy, czuć je i też Boga możemy czuć
sercem i to rozumienie nasze Boga w sercu emanuje z nas, nawet jeżeli ktoś byłby niemową, nawet jeżeli nie znałby Twojego języka, to jeżeli jest w nim rozumienie i poczucie, poznanie Boga, to to się z tej osoby wylewa jako łaska. Dlatego czasami jest taka sesja, że ktoś przychodzi na sesję, czy zwaniamy się, czy widzimy się tam online. W zasadzie pada 2-3 zdania i tylko jakby jesteśmy, przebywamy i tak się ten przepływ łaski, czy to uzdrowienie, jakie jest potrzebne na tą chwilę, to i tak się po prostu dzieje. I to się dzieje, bo nie dlatego, bo coś zostało powiedziane, bo czasami oczywiście słowa są używane, tak jak teraz używamy słów, żeby starać się na coś wskazać i to, tak jak mówiłem, nie patrzeć na mnie, tylko ja się staram takie lustro otworzyć i żeby ta cała uwaga była skierowana do Twojego wnętrza, ale też nie do Twojego wnętrza na problemy, tylko tam głębiej, tak? Jakby te takich parę kroków przed tymi problemami, trudnymi emocjami, tam jakby troszkę głębiej wskoczyć, tak? I tam jest nagle takie, wiecie, przepotężne światło. I teraz jak zaczynamy na nie patrzeć, jak zaczynamy to światło odczuwać i jakkolwiek tam się dostaliśmy, czy przez umysł, czy przez intelekt, jest też może ktoś na przykład przez jogę taką rozumianą, przez różne asany, ćwiczenia, które też są jakby w inny sposób zmuszają nas do kapitulacji, tak? I wtedy jest ta taka ulga wewnętrzna, człowiek się poddaje, z jednej strony tutaj mógł coś sobie analizować i się poddał, z drugiej strony w jodze takiej rozumianej jako asany, człowiek robi trudną pozycję, w której coś mu puszcza w środku i nagle jest takie otwarcie i w tym otwarciu coś spływa, tak? Najczęściej jest tak, że nie spływa w cudzysłów pełna prawda, czyli wszystko, tylko spływa to, co może spłynąć na daną chwilę. Tak. I jesteśmy tak jakby w takim procesie stopniowego otwierania się coraz bardziej na prawdę. To się nie dzieje tak, że od razu jest full wide open, tylko po prostu to jest stopniowe. Tak? I jest to stopniowe dlatego, bo im większe jest to otwarcie, tym większa później się robi zmiana, automatycznie przenosi się na nasze życie. Jeżeli ktoś na Boga otworzyłby się bardzo, 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 a był wcześniej mocno, bardzo zamknięty, w zasadzie całe jego życie za chwilę zostanie przemodelowane, jeżeli tylko tą wibrację utrzyma, tą bardzo wysoką. Dlatego dla większości z nas to jest sposób proces otwierania się i za tym też idą zmiany. Bo jeżeli ten proces jest bardzo raptowny, bardzo gwałtowny, to on jest też taki po prostu violent, tak? Jest tak, jest dużo po prostu się wtedy dzieje. Tak więc to, że to się dzieje stopniowo, nie traktujmy tego jako coś złego, że o czemu ja nie mam postępów, bo my czasami tak lubimy na siebie po prostu patrzeć bardzo krytycznie, że o, dlaczego mi to jeszcze tyle zajmuje, o, ten już widzę, że wyszedł z tego schematu, czy moje otoczenie go nigdy nie miało, a ja go mam i dlaczego mi to tak wolno idzie. Jesteśmy czasami tacy bardzo zniechęceni, nie rozumiejąc tego, że my tych naszych schematów, to nie chodzi tylko, że to są cudzysłów nasze, bo tu nie ma nasze, tak? Słowo nasze, moje, to jest tak naprawdę kwintesencja ego, że coś jest moje. To nie jest twoje per se, twoje, tylko po prostu ty, jako ten Bóg, jako ten stwórca wszechświata naszego, doświadcza tego fragmentu, tego wycinka i niesiesz ten cudzysłów, terminologia chrześcijańska, tylko proszę, nie włączajcie filmu, bo powiem te słowa, tylko dajcie mi jakby skończyć. Niesiesz ten swój krzyż, tak? Swój krzyż, czyli tą swoją część tej kolektywnej karmy bierzesz na siebie, bo i tak w zasadzie już ją wzięłeś i ty masz do rozpuszczenia tylko ten swój fragmencik. Tylko to, co od ciebie dotyka. I ty masz ten, twój sąsiad ma inny, ten ma inny, ten ma inny, ten ma inny i wszyscy, każdy z nas część tego niesie. Im bardziej to rozpuszczamy, tym dla kolejnych osób jest rozpuszczanie łatwiejsze, to jest jedno, a po drugie cała Ziemia się po prostu z tego wszystkiego uwalnia, więc to nie jest tak, że my to robimy dla siebie, tak? Czasami ja widzę takie coś, że okej, to jest twój rozwój, tak? To jest dla ciebie, ty to robisz wszystko dla siebie, nie do końca. Ty to robisz tak naprawdę, jeżeli robisz to właściwie, to rozpuszczanie, bo oczywiście tam są różne pułapki duchowego, ego i takich innych rzeczy, to ty to robisz tak naprawdę dla wszystkich. Dla wszystkich to robisz. Dlatego czasami to jest takie trudne, bo ty nie uczestniczysz w procesie przebudzenia tylko swojego, tylko w procesie obudzenia planety. I to nie jest tak, że cudzysłów ty sobie to wybrałeś jako ty, że o, ja tutaj chcę się obudzić duchowo, tylko to coś, ta łaska, ten wyższy byt, on stwierdził, okej,
teraz ty, twoja kolej, proszę. Tu są zabawki, tu są książki, tu jest to. Działaj, tak? Ucz się. Postaraj się to pojąć. I nas tak, wiecie, popycha. I ja zauważyłem coś takiego, że jesteśmy, rodzimy się w różnych takich rodzinach, tak? Że ten się urodził w tej rodzinie, mówię o tych ziemskich, tak? Nie rodzinach dusz, tylko tych ziemskich. I bardzo często jest tak, że te osoby, które przechodzą przez duchowe przebudzenie, to nie jest tak, że budzi się równolegle jedna ziemska rodzina, tak? Że i po prostu, nie wiem, jedno, ludzie o określonym nazwisku, oni się budzą, tak? Nie. To jest tak, że z tej rodziny budzi się ta osoba, z tej ta. I często na poziomie ziemskich rodzin jest dość duże osamotnienie. Czasami się zdarza nam jedna, dwie, może za ileś lat to będzie dużo więcej osób, ale to jest jakby tak, że my jesteśmy rozsiani. I geograficznie jesteśmy rozsiani, i jesteśmy rozsiani też w tych liniach krwi, dlatego że każda osoba, która się budzi, to tu, to ona rozrzedza tą karmę, rozpuszcza już ją częściowo. I pierwsza osoba, która... Tak, pływa na innych. Pierwsza osoba, która zaczyna to robić, ma de facto najtrudniej, tak? Ma najtrudniej, no bo to jest najdziwniejsze, tak? Jakby jest to takie nowe, tak? Nie ma na kogo spojrzeć, nie ma, może często nie mamy wzorców w ogóle. Czasami w ogóle ludzie przyjeżdżają do mnie na warsztaty i mówią: Toma, jak dobrze te warsztaty robisz, organizujesz, bo mogę spojrzeć na innych ludzi, którzy przeżywają to samo, co ja, a na przykład ja to czuję od dzieciństwa, czy to jak ty to co powiedziałaś, to jakbyś powiedziała to pewnie w kościele, czy na religii tej, czy innej, to nie wiem, czy by to zrozumieli, czy by się nie wyrzucili to nawet. To jest stracha, żeby o tym mówić. No właśnie. I wiecie, i przyjeżdżają takie osoby i mówią: ja to wszystko czuję od dzieciństwa, o czym my tutaj rozmawiamy, tak? Tylko ja się cieszę, że są inni ludzie, którzy mi to potwierdzają, że nie jestem w tym sam, tak? I właśnie my często jesteśmy tak zrzuceni. Ten tu i później potrzebujemy właśnie takiego kanału jak wasz, różnych spotkań, medytacji wspólnych, online, na żywo, żeby się po prostu tym dzielić, tym światem i rozumieć to, że to my się nie budzimy jakby sami, tylko zawsze jest ktoś w tych różnych naszych układach, schematach, kto jest najbardziej głodny Boga. Często są to też osoby, które najbardziej tego potrzebują, czyli są najbardziej zdesperowane, często osoby w największych trudach, tak? I czasami mamy takie myśli: o, czemu ja się budzę, bo moje życie jest w totalnej rozsypce, tak? Zdarzają się takie przebudzenia bardzo mocne. I wtedy ludzie myślą: no nie, no czemu mnie to dotyka, czemu się nie budzi ktoś, kto ma, nie wiem, poukładane życie. Bo ten, który ma w matriksowy sposób poukładane życie, często nie ma absolutnie żadnej motywacji, tak? Po prostu nie ma, no bo po co? Jak życie jest wszystko w porządku, to po co zadawać sobie to pytanie, skoro mi się tu przyjemnie żyje w tym śnie, tak? To jest trochę tak, jakby leciała fajny film, przyjemny, oglądam sobie, siedzę sobie wygodnie, nie ma za bardzo wyzwań i tak sobie płynie. To po co zadawać sobie to pytanie? A te trudy, albo wielkie trudy, nas często zmuszają. Ta skorupa jego gdzieś pęka i człowiek po prostu nie ma wyboru. Jest po prostu zdesperowany, pragnie tego Boga tak bardzo, że nie ma znaczenia opór otoczenia, nie ma znaczenia systemy wierzeń, które gdzieś słyszeliśmy, które, tak jak mówisz, często na nas po prostu nie działają, są skostniałe. Kiedyś pamiętam, przyjechała do mnie osoba na warsztat i powiedziała coś takiego: słuchaj Toma, byłam w tej religii, szukałam Boga, szukałam Jezusa, Jeszuły, byłam nawet poza religią, w tej różnej, ekumenicznej, masę miejsc i po prostu i w końcu trafiła tutaj po prostu do tego, żeby odkrywać to w środku, właśnie to światło, które w nas po prostu jest. I teraz jak my właściwie zwrócimy się do swojego wnętrza, to my nie będziemy tam widzieć, za przeproszeniem, śmietnika, czy nawet użyłbym mocniejszego sformułowania, nie będziemy tam widzieć tego brudu, tylko my pod tą warstwą, która nam się wydaje, że jest wielka, tak, o, tu mi ktoś skrzywdzi, o, tu jak kogoś skrzywdzi, nam się często wydaje, że to jest takie silne, że to jest takie mocne, że to jest po prostu nie do przeskoczenia. Czasami mi pojawia się ktoś na sesji, czy na warsztacie i mówi: o, słuchaj Toma, ze mną to będziesz miał ciężko, tak? Ja tu jestem ciężki przypadek. I wtedy ja się prawie zawsze śmieję, bo to jest ta warstwa tych osłon, tych takich ocen na temat siebie, która zawsze jest tak samo cienka. I tą warstwą tych osłon i ocen jest tylko nasza wiara.
I to jest taki paradoks, duchowości nad paradoksy. Jak my wierzymy, w cudzysłów, w nasze grzechy, w nasze przewinienia, czy, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy my wierzymy w to, że my coś bardzo spapraliśmy, albo ktoś nam bardzo coś spaprał, to jest to samo wierzenie. Bo tu się nie da tego rozdzielić. Nie da się mieć dobrej woli do świata i do siebie równolegle. Jakby co chcę wam powiedzieć? Nie jesteś w stanie prawdziwie życzyć dobrze światu, a sobie źle. To wtedy zawsze ty grasz w jakąś grę, na przykład odgrywasz rolę zbawcy. Z drugiej strony nie jesteś w stanie prawdziwie życzyć sobie dobrze i światu. Co chcę powiedzieć? Być nie w porządku dla świata. Tak, po prostu, że zawsze jest po prostu taka spójność. Tak? Znaczy, spójność. To, co płynie w nas, do nas i do świata, to jest tak naprawdę to samo. Jeżeli my wierzymy w grzech, w przewinienie ciężkie czy nasze, to tak naprawdę to samo płynie do świata. A jeżeli myślimy, że ja jestem czyściutki, a tam jest na zewnątrz jest coś bardzo nie w porządku, to jest ta sama blokada. To nie ma żadnego znaczenia. Dlatego też Jeszua czy mistrzowie mówią wielokrotnie o tym, żeby przebaczać, bo wtedy ty jakby patrzysz poza ten poziom tego złudzenia, poza poziom tej tymczasowości i patrzysz poza tą cienką zasłonkę, tak? To jest taka cienka karteczka czarna i ty możesz się na niej skupić, odnieść ją do swojego jakby wzroku i ona ci zasłania w całości światło. Możesz tak zrobić, ale możesz tą karteczkę odsunąć na bok i spojrzeć na to światło. I to światło jest tak potężne, że wszystko, co ty zrobiłeś i wszystko, co tobie zrobili, to jest tak, kurczę, nieważne, to jest tak nieistotne. To światło jest tak potężne, że człowiek tylko tak się po prostu zaczyna śmiać. Tak? Kiedyś miałem taką wizję, czy to gdzieś przeczytałem, już nie pamiętam, jak się skończy ten świat. Wybuchem śmiechu. Ten syn Boży, którym jesteśmy, ten stwórca, on się po prostu zaśmieje z tego, co sam stworzył i stwierdzi, Boże, nic się nigdy nie stało. Po prostu jakie się to nic ma nie znaczenie? Stało. No właśnie. Jakie te nasze bzdury, bzdety mają znaczenie w perspektywie wiecznego... Wieczności i wiecznego ducha, tak? Boga niezmiennego, tak, ale... i wiecznego. Tak, ale teraz na przykład przychodzi taki... Tak, przychodzi taki test, że o, tu jest jakaś sytuacja trudna w życiu i wtedy my mamy wybór. Czy ja wybiorę to światło, wybiorę skupienie na nim, czy się dam skusić temu wężowi, tak? To jest też taka terminologia troszeczkę chrześcijańska, bo ja staram się regularnie na tych filmach, które tworzę, ją odczarowywać, tak troszeczkę, żeby pokazywać ludziom, że to też ma sens, bo jakieś byłem taką osobą, że Jeszua, Jezus, to wiecie, w religii było bez sensu, to ja nie chcę z tym mieć w ogóle, wiecie, nic wspólnego, tak? To jakieś takie bardziej wschodnie rzeczy, to jest okej, okay, bo to czuję, to rozumiem, to mi pasuje, ale tamto jest, skoro w kościele tego nie znalazłem, to całość i to wyrzucam jakby wszystko. To nie jest moim zdaniem właściwe podejście, bo wielu z nas z tą drogą, siłą rzeczy jest po prostu w jakiś sposób powiązanych i tam są bardzo głębokie, mistyczne, duchowe prawdy, które niestety są pozakopywane, ale to nie chodzi tylko de facto o tą religię, że ona jest jakaś zła, bo wiem, że część ludzi też tak robi, że stwierdza, że okej, ta religia jest najgorsza. Nie jest wcale najgorsza, wszystkie religie są de facto takie same. Pod tym względem rozmawiałem i z buddystami, i z świadkami Jehowy, i z katolikami, to nie ma żadnego znaczenia. Tak wszędzie, jeżeli tylko ego się tam pojawiło, to wszędzie jest tak naprawdę to samo. I to są tylko różne jakieś tam sztuczki i proszę sobie, jakieś miałem takie po prostu doświadczenie, że trafiłem do świątyni w Polsce innej religii, tak? I jak się po prostu wczułem w to i stwierdziłem, okej, nie mogę powiedzieć, że kościoły są bardzo złe. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo to wszystko zależy od miejsca, kto dane miejsce prowadzi, co z niego po prostu emanuje. Ale moim zdaniem jest naprawdę istotne to, żeby nie wyrzucać tego, co może gdzieś usłyszeliśmy, czy w kościele, czy w religii, w którymś momencie, bo bardzo możliwe, że jest tam gdzieś zawarte ziarno prawdy i często to jest w sposób poprzykrywane, poprzekręcane, czy jakieś błędne tłumaczenia, czy ktoś komuś czegoś nie wytłumaczył, bo zawsze jest potrzebne takie duchowe zrozumienie. Jak wejdziemy w to właśnie głębiej, to zaczniemy odkrywać, okej, okay, to ma wszystko sens. To się zaczyna naprawdę wszystko, wiecie, składać i nagle się okazuje, okej, okay, czy ta religia, czy ta droga duchowa, czy tamta, to nie ma żadnego znaczenia, bo wszystkie
w prawdzie, jeżeli tylko są prawdziwe, nie są jakimś takim totalnym zwiedzeniem, to one prowadzą do tego samego po prostu punktu i tylko są różnymi po prostu perspektywami. I teraz to odczarowywanie tych różnych właśnie terminologii, tych znaczeń pokazuje, ok, tu się coś dzieje, tak? To jest ważne, to jest po prostu jakaś, wiecie, droga, jakaś ścieżka wytyczona. I to jest też ważne, żeby nie iść ścieżką innej osoby, tylko swoją. To, co tobie pasuje, to, co tobie leży, to, co ciebie siłą rzeczy będzie po prostu przyciągać. I nie pójdziesz drogą innej osoby, ale też nie możesz jej ocenić, bo tak naprawdę nie wiesz, bo nią nie kroczysz. Możesz patrzeć tylko na siebie, czy to mnie przybliża, czy nie. Jest taka, wiecie, bardzo duża w tym wszystkim wolność i niesamowita kreatywność ducha, jak on chce do ludzi dotrzeć. Może ktoś ma bardziej taki, wiecie, umysł analityczny, może bardziej lubi taką stronę naukową, to są też różne dziedziny nauki, które de facto zmierzają w tym samym kierunku, o którym my teraz tutaj po prostu mówimy, że nagle się okazuje, że jest źródło, które to tworzy, jest im świadomość i w zasadzie to wszystko zaczyna nam się po prostu zbiegać i po prostu układać. I właśnie, żeby to poczuć, tak? Poczuć to jam jest, tą obecność tego, możemy to nazwać Chrystusem wewnętrznym, jeżeli kogoś taka terminologia nie odrzuca, mam nadzieję, że ona się dla przynajmniej części osób odczaruje, bo to są przepotężne po prostu, wiecie, drogowskazy, takie duchowe, takiej prawdy o nas, tak? O tym świetle, w którym wszyscy jesteśmy. Jak się tylko zaczynamy na tym skupiać, to wiecie, okej, okay, jest jakieś wyzwanie w życiu, podchodzi do nas to kuszenie tego węża, a spójrz na tą czarną kartkę tego grzechu, to złudzenie, tak? Popatrz sobie na ten grzech i weź sobie w niego uwierz, tak? I wtedy ten grzech nas opanowuje w pełni, czyli to wierzenie w trudność, w ciężkość, w błąd nasz, czy czyjś, to się staje takie wielkie, opanowuje nas, czujemy się fatalnie, czujemy się źle, cały świat nam nie sprzyja, wszyscy są potępieni i jesteśmy, cudzysłów, chociaż nawet to jest całkiem prawdziwe, jesteśmy po prostu w piekle. Czyli nasz stan świadomości tak się obniża przez naszą wiarę, przez nasze uwierzenie, ten wąs nas tak skusił, że my uwierzyliśmy to, że to jest wszystko prawdziwe. I później, oby, jak najszybciej, nam się to znudzi w końcu. Tak się tym przejemy, że stwierdzimy, musi być coś innego, musi być inna droga. I wtedy przychodzi światło i człowiek, odpuszcza to i pozostajesz tutaj, na tej ziemi, ale inaczej. Tak jakby, tu jest ważne to, kiedy w jednym z poprzednich filmów mówiłaś o tej właściwej perspektywie, tej właściwej optyce, tym, że gdzie jest główny środek ciężkości, który my gdzieś przyłożymy, nasza główna uwaga. Jeżeli jest przede wszystkim właśnie na Bogu, na kontemplacji, na tym próbie dotarcia do tej prawdy i życia nią, a ileś uwagi, ale trochę mniej jest na tym świecie materialnym, to jesteśmy, cudzysłów, zbalansowani. I w tym też sensie to takie przykazanie, czy też lepsze określenie, propozycja, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ma sens. Innymi słowy, ty potrzebujesz skupiać się głównie na Bogu, głównie na rozwoju swojej świadomości, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to ten Matrix cię po prostu pochłonie i będzie ci po prostu trudno. Ale jeżeli będziesz szukał przede wszystkim tego królestwa i to będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu, to nagle zaczną dziać się cuda. Nagle wszystko zacznie stawać się lżejsze. Nagle zaczniesz otrzymywać pomoc. Zaczniesz odkrywać synchroniczność, czy ona cię będzie zalewać z wszystkich stron w zasadzie. I będziesz, wow, jak to jest w porządku. Tylko dlatego, bo coś uporządkowałeś wewnątrz siebie. I zobaczcie, wiele mistycznych, duchowych nauk do nas przeinaczony sposób docierało. W przeróżnych miejscach naszej kultury to jest w sposób porozsiewane. Tylko teraz chodzi o to, żeby to wszystko, że tak powiem, poukładać sobie, tak? I źródeł naprawdę jest wiele. Naprawdę ta wiedza duchowa do ludzkości z tylu stron przypływa, z tylu teraz, wiecie, pojawia się nauczycieli. Też jest kwestia jakości nauczeń, ale po prostu z wielu stron to płynie. Jak zaczniemy po prostu przez taki patrzeć na to, przez takie sitko sobie to zbierać, tak jako destylujemy tą prawdę, tak? I zaczynamy myśleć, okej, okay, to jest ta perspektywa na to, to jest ta perspektywa, ale wszystkim chodzi o to samo, tak? Ten pokój, tą błogość. I wtedy, jak masz ten prawdziwy pokój, prawdziwą błogość, to nagle zaczyna być dla ciebie nawet okej, okay, to, że jesteś tutaj w tym świecie materii, że go doświadczasz, doświadczasz go, i przestaje dla ciebie być takie ciężkie, takie trudne, bo widzisz po prostu, okej,
to jest na chwilę. Ja tu robię sobie to, tu czuję, że mam zrobić. To jest taki pokój w życiu, taka harmonia zaczyna spływać i to jest przecudne. Nagle się okazuje, że wiecie, tutaj to piekło, w którym byliśmy wcześniej, nagle się zamieniło po prostu w de facto w niebo i w raj i dynamicznie się przełącza pomiędzy jednym albo drugim, w zależności od kogo, decyzji Boga. Kim jest Bóg? Nami, czyli naszą decyzją, naszą wiarą, naszym wyborem. I tak naprawdę mamy cały czas ten wybór. Tego bardzo brakuje w tym pierwszym rozdziale Genezis, że ten Adam i Ewa wyszli z raju, ale mogą w dowolnym momencie do niego wrócić, jeżeli tylko cofną to, co robili wcześniej, czyli to osądzanie, to jest dobre, to nie jest dobre. Wyjdą z tej dualności, nawet okej. Okay. Jestem z powrotem w tym królestwie, tak? I to jest po prostu przecudne, to takie nauczenie się trwania w tym wyborze de facto królestwa, tak? I widzicie, jak te wszystkie po prostu nauczania duchowe się po prostu, wiecie, zbiegają i zaczynamy to czuć i to jest taka właśnie błogość, co powiedziałaś, to po prostu ze wschodu, te określenia, po prostu taka, to po prostu to czujesz, tak? Czujesz ten przepływ, i wiesz, że wszystko jest w porządku. Jeżeli coś ma przyjść, to w odpowiednim czasie to przyjdzie i po prostu możesz żyć, możesz robić różne rzeczy, ale w tym przepływie, w tym poczuciu. I wtedy też tracisz możliwość robienia wielu rzeczy, czy może współpracy z niektórymi osobami, czy może nawet posiadanie relacji z niektórymi osobami, gdzie to nie jest już dla ciebie droga. Bo nie jest już dla ciebie to po prostu właściwe i na rzeczywiście ewoluuje, ale jednocześnie pojawiają się światło osoby w twoim doświadczeniu i coraz więcej zaczynasz ich po prostu przeciągać, żeby twój świat ewoluuje, też tutaj potrzebna jest pewna odwaga, żeby pozwolić na tą ewolucję, bo jeżeli będziemy się czegoś trzymać, co jest stare, bo kiedyś tak było, często się nie zastanawiamy, czy to nam służyło. Często ludzie sobie nie zadają tego pytania, tylko się po prostu boją nowego. Tak? To jest takie w nas troszeczkę wgrane. Boimy się nowego, bo nie wiemy, co będzie. Nawet jeżeli stare jest toksyczne, nawet jeżeli jest dla nas więzieniem. Tu mówię o wielu rzeczach, których nie się... Nie chcemy zmiany. Nie chcemy. Boimy się, bo nie wiemy, co będzie dalej. Nawet jeżeli to stare, to było, wiecie, więzienie. No i też możemy spojrzeć... Wiecie, kochani, czasami do mnie przychodzą osoby na sesję, które gdzieś już nawet ten patrząc, ten nasz... Matrix z tego naszego systemu społecznego, chcą robić coś innego, już mają tam jakby dość i gdzieś z tego wychodzą, czy już wyszły. Na tą chwilę to nie jest po prostu trywialne. To nie jest trywialne, bo jest naprawdę duży wewnętrzny opór, co będzie, jest kwestia zaufania, jest kwestia, co robić dalej, z czego jakby utrzymaniu, tak, jak czerpać zasoby ze źródła, bo de facto do tego się to odnosi, jak służyć światu, jak służyć ludziom. I to są takie kwestie, które często są po prostu dużym wyzwaniem, jak żyć po prostu w tym nowym stanie świadomości. No i powoli to wszystko po prostu jakoś odkrywamy. Każdy ma gdzieś swoją, gdzieś widzę dziedzinę, że po tym doświadczeniu światła ludzie są pchani w różne strony i jakby prowadzą do de facto ewolucji naszego gatunku, tak? Prowadzą do, ten jest pchany gdzieś w stronę może jakiejś wynalazczości, tutaj ktoś zajmuje się pracą z ciałem, tu ktoś może prowadzi medytację, tu ktoś myśli o jakiejś nowej formie współdzielczości, czy ktoś może trochę bardziej gdzieś nawet w stronę polityki idzie, ale takim bardziej rozumieniu służby po prostu prawdziwej dla ludzi i jesteśmy tak pchani, każdy gdzieś po prostu w swoją stronę i ten duch ma w tym wszystkim jakiś swój po prostu plan, tak? Ma jakby jakiś tak, to jest w tym sens, tak? I widzicie, to tak zaczynamy od pytania, kim jestem, a po prostu później schodzimy, to nas prowadzi, ta droga duchowa, do bardzo konkretnych działań tutaj w materii, które są po prostu świadome, które nie służą wyzyskowi, które służą temu, żeby de facto to jest ta pewna służba dla ludzkości, które dostajemy po prostu w zamian w różny, przeróżny sposób jakieś tam zasoby Bóg nam po prostu daje i po prostu płynie, tak? Jesteśmy w takim przepływie i w zasadzie wszystko zaczyna być doświadczane inaczej. To po prostu to zapytywanie właśnie kim jestem, tak? I przede wszystkim otwieranie się na poczucie, tak? Otwieranie się na poczucie tego światła. To jest właśnie klucz, żeby to poczuć, tak? Bo to poczucie za sobą coś pociągnie, ale żeby się na to otworzyć, tak? Tak skupić, tak? Żeby wejść właśnie do siebie i tak
osiąść, tak spocząć. Spocząć właśnie tak bardzo, to taki głęboki stan spokoju, takiej bycie takim pogodzonym, ale też takie, jest w tym też spełnienie. To odróżnia działanie z ducha od działania z ego, że działanie z ego, że jak ja to zrobię, to będę spełniony, czy wykonam swoje zadanie i wtedy będzie w porządku. A działanie z ducha jest działaniem w ciągłym stanie de facto spełnienia i satysfakcji. Ja robię to, ale na każdym kroku, tak jak powiedziałaś pięknie o tej drodze, na każdym kroku czujesz się z tym, co się dzieje, w porządku. Działania z ducha takie są, że w nich nie ma jakiegoś tam chorego dążenia, że okej, jak mój projekt osiągnie tą czy inną fazę, to wtedy będzie cudnie, a do tego czasu ja będę dążył, żeby jak najszybciej tam dojść. No to jest właśnie, to nie w tą stronę idzie. I czasami też to obserwuję, że ludzie już by chcieli tej nowej ziemi, już by chcieli, żeby ludzie byli bardziej przebudzeni i tak dalej, nie rozumiejąc, że nam się tylko wydaje, że nie są. To też jest taki paradoks, że nam się wydaje, że nie wiem, my nie jesteśmy przebudzeni, czy że ktoś nie jest przebudzony. Właśnie to jest ten umysł, to jest to ego, to jest ten takie, to jest to wzięcie tej czarnej kartki i patrzenie na nią, no on nie jest przebudzony, czyli on, czyli ja. Tak, no bo to się nie da tego oddzielić, nie da się spoglądać na świat, tak, kwantowo patrząc, nie możesz spoglądać na świat, na coś, czego w ciebie nie ma i czego w sobie w tym momencie nie stwarzasz, czyli ty patrząc na coś, stwarzasz to i wzmacniasz, czyli patrzysz, to on jest tutaj nieprzebudzony, on jest nieświadomy, czyli co się stwarza nieświadomość de facto w tym, który to robi. I dlatego też Jeszua mówił, sugerował Jezus, żeby patrzeć wzrokiem Chrystusa, przebaczający sposób, i starać się dostrzegać Boga w innych ludziach. Dlaczego on to powiedział? Bo to ma doskonały sens. To ma doskonały sens, bo czyniąc to, starając się dostrzec Boga, czyli to, co jest głębiej w drugim człowieku, gdzie ty to dostrzegasz, gdzie to wzmacniasz? W sobie. W sobie, czyli i w sobie w tym, i w sobie tam, czyli de facto uzdrawiasz i tą osobę, i siebie. I nagle się okazuje, jak my to spoglądamy, że świat jest w sposób doskonały, tylko trzeba po prostu chwileczkę poprzebaczać i chwileczkę popatrzeć na wszystkich i na siebie łącznie wzrokiem Chrystusa, tak aby te wszystkie po prostu złudzenia się zlały w nicość, w światło, w jednie. I tyle. I wybuch śmiechu. Po prostu, ja wiem, że to jest może czasami easier said than done, ale właśnie ta praktyka tego, żeby po prostu to zastosować, tak, żeby starać się to zrobić, żeby to wybrać, tak, wybrać to patrzenie jak Chrystus, wybrać patrzenie powyżej. I to naprawdę, jeżeli tylko jest wykonane prawdziwie, autentycznie, to działa. Nie takie coś, że o, ja się modlę za ciebie, żebyś ty był lepszy, a teraz jesteś skończonym draniem. Straciłam Toma. Ojoj. Toma, wracaj. Dobro życzenie. O, jesteś, Toma. Straciłam cię na chwilę. A, okej. Możesz powtórzyć? Jestem, słyszę cię. Dobra, już. Od raniu się skończyło. A, okej. Okay. Tak więc nie patrzysz na drugiego, jak na tego drania, tylko po prostu tak, o, wybieram widzenie w tobie Chrystusa i w sobie równocześnie, tak? I to jest to, co rozsupuje tą karmę, tak zwaną. Tak? To jest to, co uzdrawia. To patrzenie jak Chrystus po prostu. Starasz się to zrobić, starasz się wybrać to. Ja nie mówię, że nie będzie pokus, bo będzie ich cała masa, żeby wybrać w stary sposób, tak? Bo my jesteśmy, w nas te programy energetyczne starych wyborów są często tak powygrywane, że często słyszę na sesjach, Toma, to mi się dzieje samo. To, że ja widzę kogoś, jest we mnie reakcja, jest we mnie od razu stara emocja, od razu moje myślenie wpada na te stare tory egotycznego patrzenia, to się dzieje samo. Ja wtedy mówię, nie, to się nie dzieje samo, bo nic się nie dzieje samo. To jest bardzo mocno wytrenowany sposób patrzenia umysłu, który de facto po prostu, to się dzieje tak. Czy chcesz ego, czy Boga? Ego. I odpowiedź jest, to jest czasami tak szybkie, że my tego nie łapiemy. I wtedy sztuka rozwoju naszej świadomości polega też na rozwoju uważności. Dlatego na przykład zrobiłem wideo, taki trening uważności energetycznej, który gdzieś u mnie na stronie możecie znaleźć, żeby
łapać się na tym, co się w ogóle we mnie dzieje, bo czasami są te wybory, są tak szybkie, my nawet nie wiemy kiedy, tak? Coś się dzieje, nie wiem, mamy różne takie zapalniki, takie triggery, że coś się dzieje i my zaraz mamy, automatycznie reagujemy jakąś emocją negatywną, czy toksyczną, czy jakimś zachowaniem, tak? I są, każdy z ma różne te triggery i to jest tak, żeby się złapać w tym, że okej, coś by się we mnie zapaliło, ale teraz ja to zatrzymam, i postaram się rozpuścić tą emocję w sobie. Tak, żebym nie musiał z automatu wybierać, bo jest takie piękne sformułowanie Jeszua. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, jego tam krzyżowali. Dlaczego on to powiedział? To był naprawdę bardzo mądry człowiek, Bóg, jaźń. Te słowa są bardzo, po prostu w nim jest bardzo głęboka mistyczna prawda. Dlaczego oni nie wiedzą, co czynią? Bo oni tak jakby w zasadzie nie mieli możliwości, te programy tak silnie ich trzymają, że oni po prostu nie wiedzą, co mają zrobić inaczej. Ale ty, patrząc na nich w miłosierny sposób, i zapewne wielu, wielu widzów będzie wzywanych do tego, żeby patrzeć na ten świat tam, gdzie jesteś, gdziekolwiek jesteś, czy jesteś na farmie, czy jesteś w korporacji, czy zajmujesz się w domu dziećmi, czy może ktoś jest na emeryturze, czy może jest w szpitalu, gdziekolwiek, nie ma to znaczenia. Patrzeć tam, gdzie jesteś, tym miłującym wzrokiem. Jeżeli wszechświat, Bóg powie ci, słuchaj, twoja misja tutaj się skończyła, to przyjdzie takie coś, że cię weźmie i przestawi cię w inne miejsce. Po prostu samo to się zadzieje. Nawet jeżeli będziesz tego chciał, czy nie chciał, nie jest to ważne. To się po prostu zadzieje. I patrzenie w ten sposób uzdrawia nasze życie. Po prostu je uzdrawia, bo my patrzymy w zupełnie nowy sposób i w ten sposób też leczymy. I teraz są osoby, które mogą tego nie chcieć jeszcze przez chwilę. I tutaj też warto o tym po prostu powiedzieć. Osoby, które chcą wybierać iluzję, chcą wybierać coś, co nazwalibyśmy duchową ciemnością. Potrzebujemy to zaakceptować w nas. To jest bardzo głęboka, mistyczna lekcja, w której często, jeżeli to jest nam osoba bliska, jeżeli to są relacje w ogóle już takie rodzinne, to też w ogóle czasami jest prawie że traumatyczne dla nas patrzenie, jak ktoś poprzez ego robi sobie wielką krzywdę. My wiemy de facto często, co jest przyczyną, ale nieważne, co byśmy sobie chcieli lub nie chcieli, nie mamy na to możliwości wpłynięcia, bo każdy z nas samodzielnie podejmie tą decyzję. Jeżeli ty wybierasz światło, to przekonfigurowujesz, przemodelowujesz swój świat na ten świetlisty. Jeżeli jest w twoim świecie obecnie ktoś, kto wybiera tak naprawdę ciemność, nie ma możliwości, żebyście koegzystowali w tym samym świecie, w twoim po prostu wymiarze. Tamta osoba gdzieś musi sobie po prostu oddalić się od ciebie, bo się tego nie da zrobić inaczej i na to trzeba mieć też wewnętrzne pozwolenie. Czy to jest może praca, zajęcie, robienie czegoś. To po prostu pewne rzeczy będą z nas odpływać, nowe będą przyciągane, które będą lepiej odzwierciedlać nasz stan i to jest, żeby na to po prostu przyzwolić. Żeby mieć to wewnętrzne przyzwolenie i to pragnienie po prostu światła, tak? I patrzenie na wszystko właśnie tym wzrokiem Chrystusa. To są naprawdę w Ewangeliach, w Nowym Testamencie przede wszystkim, są tak piękne, duchowe perełki, te zdania, które jeżeli się tylko je wyłuska, w odpowiedni sposób zrozumie, gdzieś pominie te warstwy niewłaściwych tłumaczeń czy celowych przekręceń, znaczeń, że oczywiście tam jest cała masa, jak tylko spojrzymy na pewne te rzeczy, to wiedzimy, wow, jaka to jest potężna, duchowa praktyka. Potężna, duchowa praktyka, która została nam dana, no i teraz ją odkrywamy na nowo i staramy się po prostu zastosować. Tak, zastosować, bo to, że o tym teraz mówimy, to jest jedno, to jest wspaniałe i miejmy taką nadzieję, że coś się też na poziomie energii dobrego dzieje dla odbiorców, ale też chodzi o to, żeby postarać się w jakikolwiek sposób tym żyć. Wcielić to w jakikolwiek sposób w czyn, w poczucie, w doświadczanie, żeby to zabrać ze sobą, bo to jest też, widzę, często to, co się gdzieś gubi, bo to jest oczywiście najtrudniejsze, tak? Praktyka. Teoria to jest jedno, słuchanie to jest jedno, ale później zabrać to dalej. Postarać się to wcielić w czyn, bo wtedy tam jest ta prawdziwa magia naszej przemiany, jak my się staramy tym żyć. To wtedy się naprawdę dzieją
przepotężne rzeczy. Jak my staramy się za tym iść, za tym głosem naszego serca, które nas prowadzi, pozwalamy. Pozwalamy, aby ten duch po prostu przez nas przepływał. Po prostu oddychamy, oddychamy tym światłem. Pobieramy je, przepuszczamy. Jest taka lekkość, taka pojawia się ufność, ale też taka wielka siła. Tak? Taka wielka siła to jest takie niezmordowanie, tak? Takie wiecie, to jest taki paradoks, nie? Bo myśmy sobie jako człowiek tak siedziałby, człowiek pomyślał, kurczę, jak będę czegoś bardzo chciał, będę się bardzo starał, to mi to pewnie lepiej wyjdzie. A tutaj okazuje się, że w naszym życiu jest w zasadzie, jest w ogóle dokładnie na odwrót, tak, że puszczasz ten świat, puszczasz to wszystko i pozwalasz, cokolwiek i nagle wszystko zaczyna się samo układać. Jakie to jest w ogóle, wiecie, takie, w pewien sposób wydaje się troszkę nielogiczne, ale jest logiczne, bo jakby ten luk, czyli ta pustka też tak naprawdę takim wschodnim terminologią, postaramy się to wszystko gdzieś połączyć, ta pustka, to nic, czyli wszystko, czyli miłość, czyli światło, to jest, skupiasz na tym uwagę, tej pustce wewnętrznej i tak i czujesz to, po prostu czujesz to, ty po prostu to czujesz, tak? I w tym się też odżywiasz, tak? I to jest też takie ważne, że jak wiesz, zadajemy sobie to pytanie, kim jestem, w końcu dochodzimy do momentu, że nie wiem, kim jestem. I w tym miejscu najlepiej jest trochę pozostać sobie, żeby ponabierać, uzupełnić baterię. To jest taki jakby paradoks, jakbyśmy się podłączyli do takiej świetlistej czarnej dziury, tak bym to nazwał, czy po prostu jakby źródła, to jest może lepsze określenie, że łącząc się z pustką, ty się łączysz bezpośrednio ze źródłem. I jak to zrobisz w sobie, w swoim umyśle, to jest jakby ładowała ci wielka elektrownia niewyczerpanymi zasobami, energią, jakby nie wiadomo skąd, znikąd, w zasadzie to znikąd. I wtedy sobie zasz, wow, to niezły kosmos, tak? Bo ja wszedłem w pustkę i dzięki temu, że wszedłem w pustkę, mam dużo więcej siły, żeby być tutaj. I to jest, wiecie, to jest, mówię, ta droga duchowa jest naprawdę, to jest taki zbiór paradoksów, że wiele książek można napisać, no? Pięknie, zrobiłeś nam naprawdę, Toma, prawdziwą kontemplację z tematu narzędzia duchowego, praktyki duchowej, pytania, kim jestem, za co ci bardzo dziękuję. Bo tak jak już zrobiliście, nie tyle odpowiedź jest tutaj ważna i możliwa, co właśnie proces, droga i doświadczenie tego. To było naprawdę przepiękne, bardzo ci za to dziękuję. Jest wiele tutaj kwestii, które poruszyłeś, które też chciałabym podkreślić, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówiłeś. Na przykład taką praktyką duchową jest właśnie, kiedy zadajemy sobie pytanie, kim jestem, jaki jest sens, cel życia, ale też to, co wspomniałeś, uważność, tak? Czyli kiedy praktykujemy uważność, czy medytację, czy zadajemy sobie właśnie to pytanie, kim jestem, w tym procesie będzie wzrastać nasza świadomość, więc wychodzimy z tych reakcji automatycznych, nieświadomych, podświadomych i cały czas poszerzamy naszą świadomość i robimy to właśnie na zasadzie świadomości ciała, potem świadomości naszego umysłu, naszych myśli, emocji, potem właśnie świadomości tego, co odczuwamy w środku siebie. To jest wszystko takie coraz bardziej subtelne. To jest bardzo ciekawe. Zobacz też, pięknie powiedziałeś o tym klękaniu ego, bo tak się zastanawiam nad tym, dlaczego większość ludzi nie zadaje sobie pytania, kim jestem. Prawdopodobnie dlatego, że już od razu wiemy, że nie znamy tej odpowiedzi, więc jest to tak absurdalne, dla mnie jest to absurdalne i tak przerastające właśnie nasze zrozumienie umysłowe, tak, że ludzie nie chcą sobie zadawać tego pytania, po prostu je uciekają przed nim, przykrywając to najważniejsze pytanie, które i tak w nas wszystkich jest, przykrywając je innymi doświadczeniami zewnętrznymi, żeby tylko nie odczuwać i żeby nie stanąć w twarz z tym pytaniem. I tutaj to klęknięcie, to jest właśnie to, co ty powiedziałeś, w pokorze klękam i klęka moje ego w tej pokorze, że tak, odpuszcza tak, ego, odpuszcza umysł i robię świadome miejsce na to światło, na kontemplację, na jakąś formę rozwoju duchowego, żeby dopuścić tak, do siebie właśnie to doświadczenie duchowe. To jest też bardzo ważna kwestia. Też mówiliśmy, że
kiedyś w swoich nagraniach mówiłeś, że droga duchowa to jest najpiękniejsza droga, jaka może nas spotkać, i ty się cieszysz, że wybrałeś tą drogę, i ja ci tego bardzo gratuluję. I możemy uczciwie powiedzieć, tobie że... również, ja tobie również gratuluję, chociaż to chyba nie jest... góra bardziej za nas wybrała, tak, ale okej. Okay. Zobacz, ale wiesz, do czego zmierzam, bo nie jest to łatwa droga, tak jak mówisz, jest na niej dużo paradoksów, dużo pułapek, dużo potknięć, czasami też cierpienia, ale kiedy ją wybieramy my, może nam coś pomaga ją świadomie wybierać, bo może właśnie pracowaliśmy wcześniej z jakimiś narzędziami, które w jakiś sposób otworzyły nas na poszerzenie naszej świadomości. Kiedy ją wybieramy i na przykład wybieramy, że będziemy praktykować uważność, medytację, kontemplację, kim jestem, to ta ścieżka naszego życia nie jest, tak jak powiedziałeś, o wiele łagodniejsza. Wszystko jest w takim przepływie. Bo tak czy inaczej prędzej będziemy musieli się skonfrontować z sensem i celem życia, czyli tą niezakończoną ewolucją i odpowiedzeniem właśnie na te egzystencjonalne pytania, jeśli nie zrobimy z wyboru, to zostaniemy po prostu postawieni przed faktem, kiedy będziemy musieli się otworzyć, i to może zaboleć. Tak. No granie to troszeczkę jest taki sposób, że i tak naprawdę wszyscy ludzie się przebudzą, bo tutaj nie ma w ogóle tak naprawdę innej możliwości, bo ten sen jest na chwilę i to cierpienie ostatecznie, bez względu na ilość oporów ego, które ktokolwiek mógłby tutaj prezentować, to nie jest ważne, bo i tak to jest kwestia czasu, jak to ego tak bardzo stanie się ciężkie, że każde w końcu się załamie, bo ego tak naprawdę w swojej esencji i tak jest stworzone ze światła, bo nie ma nic innego niż światło, i tylko to światło podjęło decyzję tak, jakby zapomniało o sobie. To jest takie, to jest złudzenie. Ego jest tak naprawdę jednym wielkim złudzeniem kosmicznym, które nas trzyma, a co nas trzyma? Wiara w nie. To ma, teraz, właśnie to jest chyba ten cały problem. I to, co wspominałeś, o czym ja już mówiłam też w naszych innych nagraniach i do czego doprowadziła mnie ścieżka duchowa jogi, czyli zrozumienie właściwej identyfikacji i właściwej perspektywy. Kiedy my się identyfikujemy z ciałem, z materializmem, z ego, z naszym umysłem, jesteśmy w fałszywej identyfikacji, która automatycznie będzie prowadziła do cierpienia. Kiedy zmieniamy perspektywę na tą perspektywę duchową i identyfikujemy się z naszą prawdziwą naturą, to cierpienie odpuszcza, bo wychodzimy w takich chwilach, o których ty mówiłeś, z tego dualizmu, żeby doświadczyć naszej prawdziwej natury, która jest doświadczalna. Jest to doświadczenie, jest poza umysłem. W jodze też nauczono mnie takiego właśnie stanu doświadczenia naszej prawdziwej natury, który nazywa się na przykład Satchitananda, czyli to, o czym ty mówisz, to spłynięcie łaski, światła, absolutnej błogości w egzystencji. I dlaczego ważne jest tutaj to wejście do środka i czucie się? Bo kiedy my się czujemy w tej absolutnej błogości, jesteśmy w dobrostanie, w dobroci, w miłości, to jest nasza prawdziwa natura, a nie właśnie to dualistyczne ego, które tutaj po prostu bawi się, albo ja jestem pierwszy. Albo ja jestem ostatni, bo to w zasadzie jest to samo. Lubi cierpieć, więc może czasami się widzieć jako ostatni. A to jest taki wybryk, dlatego tutaj takie nauki, gdybyśmy to, co powiedziałeś, uczyli się tego w szkole, gdyby ta prawda, ta wiedza nam była przekazywana, byłoby o wiele mniej cierpienia, bo byśmy startowali już z dobrym fundamentem wiedzy duchowej, czyli prawdziwej identyfikacji, widzielibyśmy, jakie są pułapki, jakie są procesy na tej drodze, no i co się z nami dzieje, kiedy coś się dzieje, tak? To jest też bardzo takie ciekawe i bardzo ważne. A jeszcze jeśli chciałabym wtrącić, a propos, mówiłeś o religiach, ja dużo szperałam w religiach, żeby szukać tych odpowiedzi i ja w szukaniu w religiach zrozumiałam, że wszystko praktycznie mówi o tym samym, tylko innym językiem. I cała tragedia ludzi, którzy trzymali się dogm i religii tylko i wyłącznie tego, była dlatego, że brali słowa dosłownie. Dosłownie. I się kłócili o słowa. A tak naprawdę, jak mówiliśmy, nie można pojąć naszej natury, ani Boga, ani prawdy duchowej językiem. Tak. Kiedy czerpiemy z ksiąg duchowych, i bierzemy słowa dosłownie, to kłócimy się o słowa, a tak naprawdę te słowa są wykorzystywane do tego, żeby ich symboliką i metaforą wpływać na nasze struktury mózgowe, żeby nam ten umysł puścił, żebyśmy tą prawdę odczuli, a my się kłócimy o słowa. No właśnie, no i to jest właśnie, widzisz, ciekawe. To jest...
Dlatego wybuch śmiechu na koniec. Tak, wiesz, ego uwielbia po prostu dyskusję i też w ten sposób często się po prostu wzmacnia. Rzadko, bo rzadko zdarza się czasami, że po prostu pojawia się gdzieś osoba, która widzę, że ma o to po prostu na dyskusję, na taką stymulację, może kiedyś tylko było wcześniej, teraz ostatnio to już jest bardzo, bardzo rzadko. To wtedy moja odpowiedź jest taka, okej, okay, dobra, następne pytanie, tak? To nie ma w ogóle sensu stymulować tego, bo po co, tak? To jakby to donikąd nie prowadzi. Jak ktoś chce się konfrontować na ideologię, no to ja nie mam żadnej ideologii, bo po co mi jakakolwiek ideologia? To jest po prostu jakby, to są tylko słowa, które mają gdzieś doprowadzić i są szansą, są wskazówką, tak też często mówią mistrzowie o tych przekazach, które dostajesz, to są wskazówki. Przepotężne dla mnie i dla wielu osób bardzo, bardzo, bardzo pomocne, ale mimo wszystko wskazówki, tak? I można to patrzeć oczywiście z innej perspektywy i to jest wszystko oczywiście to zaakceptowane, o ile ktoś nie staje się, jak to mówił mój przyjaciel, że tak powiem, faszystą samego siebie, tak? Swojej własnej ideologii, tak? Że po prostu tak się okopujesz w swoim patrzeniu, że nie masz tego takiego szerszego spojrzenia, że ktoś może mówić o tym samym, co ty, tylko inaczej. Ale tutaj trzeba po prostu popatrzeć, bo takie silosy, jak są czasami silosy w organizacjach, że gdzieś się po prostu jakiś tam dział czy departament gdzieś zamyka sam w sobie, to my tutaj takie same coś w ideologiach. Ideologia się zamyka sama w sobie, tworzy wokół siebie taką skorupę i wtedy w zasadzie jakiekolwiek słuszna nie miałaby ona idea na transparentach, to ta ideologia jest antytezą w zasadzie jedni, tak? Bo jedni chodzi o otwarcie, tak? Otwarcie i my naturalnie posiadamy pewną grawitację do pewnych, nazwałbym to w ten sposób, do rodzin dusz, tak? Do ludzi, którzy jakoś nazywają, używają podobnego słownictwa co my, bo ja mam takie poczucie, że jeżeli komuś bliska jest droga Jezusa, Jeszuły, jest taka, wiecie, droga mistyczna, to on będzie jakby grawitował siłą rzeczy w pewne miejsce. I tak to ja bardzo czuję, że dotyczy mnie, czy ludzi, których te przesłania w jakiś sposób przyciągają. Jeżeli ktoś ma inną grawitację do czegoś innego, to jest w zupełności w porządku, że jakby my mamy prawo mieć swoje preferencje, w nich nie ma nic złego, również w kontekście tych nauczeń duchowych, ale jak gdzieś jesteśmy, to postarajmy się to wykorzystać i po prostu wejść w to głęboko. Jest taki jeden z pięknych przekazów od Marii Magdaleny u mnie na kanale. Nosi tytuł Duchowe prezenty. I w tym przekazie, to jest przekaz ze spotkania, Maria Magdalena opisuje to w ten sposób, że każda ścieżka duchowa to jest prezent i on jest zapakowany. I żeby dojść do prawdy, trzeba ten prezent rozpakować. W obecnych czasach, przez dostępność przeróżnych źródeł wiedzy, tego, że to jest, wiecie, w zasadzie na wyciągnięcie ręki, ktoś wyciąga telefon, jeżeli ma do niego dostęp, czy komputer, odpala sobie i włącza sobie jakieś social media i jest realna szansa, że trafi na wiele źródeł dobrej jakości wiedzy duchowej, dostępnych za darmo, czy za może jakieś niewielkie pieniądze, tak? I tego jest naprawdę sporo. Ale teraz to nie chodzi o to, żeby mieć 40 nierozpakowanych prezentów w pokoju, w którym każdy jest to samo, bo czasami to jest po prostu też taka pogoń za kolejnym pudełkiem, za kolejnym czymś nowym. Czasami trzeba w coś się naprawdę zagłębić i pozwolić, żeby ten przeskok poza ten umysł się dla nas dokonał. Tak czasami ludziom, ja widzę to często, brakuje po prostu zwykle normalnej cierpliwości i uważności. Już chcą czegoś nowego i to też jest taki matriksowy sposób myślenia, że ludzie nie mają cierpliwości, nie mają tej uważności, chcą, żeby cały czas się coś działo. Cały czas nowe, a to jest wszystko w zasadzie starożytne. My tak naprawdę jesteśmy troszeczkę na etapie odkrywania koła na nowo, jakby te duchowe prawdy to są znane od starożytności, tylko my to w zasadzie od nowa odkrywamy i używamy po prostu bardziej nowoczesnych terminologii słownictwa, żeby odkryć coś, co było odkryte już dawno temu, tylko w różny mniej lub bardziej zachowany sposób do nas po prostu przetrwało do naszych czasów. I wszystkie prawdziwe religie mają swoje źródła w jakimś bycie, osobie, istocie czy Bogu, który był po prostu przed jako światło tutaj. I wszystkim chodzi o to samo, tak? Tylko pod wpływem czasu te nauczania zostały po prostu bardzo mocno poprzybrudzane, tam są jeszcze oczywiście wpływy polityczne, władza,
korzyści. I tak dalej, tak, korzyści i po prostu no, w wielu miejscach było coś takiego, czy jest wybór, czy idziemy w stronę duchowości, w jakiejś tam organizacji, czy idziemy w stronę władzy, czy jakichś wpływów i tak dalej. No niestety wybór był w stronę władzy i wpływów i wtedy różne rzeczy się działy w tych miejscach. I to nie chodzi tylko, że jakaś jedna religia ma to w cudzysłów za uszami, wiele z nich to ma, czyli jeżeli nie wszystkie. Wszystkich nie znam, ale tak jest po prostu, tak to gdzieś po prostu, tak to czuję. I to nie o to w ogóle chodzi. Jak w nas jest chęć, prawdziwa, szczera chęć poznania prawdy, to my ją znajdziemy. Szukajcie, a znajdziecie. To naprawdę tak działa. Osoby, które prawdziwie pragną, prawdziwie pukają i tam kołaczą do tych drzwi, to znajdą to, czy w tym miejscu, czy w innym. I później jak ten swój prezent, tą swoją ścieżkę będziesz rozpakowywał celowo, z premedytacją, cierpliwie, nie demotywując się, że w ciągu 5 miesięcy, czy pół roku, czy 2 lat nie ma spektakularnych efektów i są tylko bardzo dobre. Bo jeszcze czasami coś takiego widzę, no wiesz, to ma moje życie się bardzo fajnie zmieniło, jest tutaj, tutaj, ale tu mam jeszcze taki obszar i on mnie dotyka, wiesz, 30 lat, ale on mi się jeszcze nie rozwiązał, chyba mi coś nie idzie i tak. Nie no, po prostu stopniowo, tak, po kolei, cierpliwości, to są naprawdę przepotężne zmiany, nie tylko w nas, ale w wielu osobach, całej strukturze energetycznej naszej planety i po prostu właśnie ta cierpliwość, tak? Bo ostatnio też to do mnie często przychodzi. Cierpliwość, ufność, tak? Zaufanie. To będzie temat kolejnych warsztatów, ale to może o tym powiem gdzieś na koniec, że po prostu zaufanie jest wszystko w porządku, tak? To tak się wydaje, że tu jest proces, że tu się coś budzi, ale my tym spojrzeniem głębiej, my tym spojrzeniem dalej jakby trwamy w tym poczuciu, że jest wszystko w porządku. Chociaż ponownie, patrząc kwantowo, jak trwasz w prawdziwym poczuciu, prawdziwym, szczerym, doświadczalnym, że jest okej, że jest w porządku i że to się ułoży, to się wyrówna, co się stanie? To się ułoży i wyrówna, bo ty w to wierzysz. I dlatego tak ważne jest właśnie, wiecie, to zaufanie, to takie po prostu trwanie i nie walczenie ze złudzeniami. Joel Goldsmith tak fajnie opisał, to jeden z swoich najgłębszych wykładów Father of Silence, Grzmot Ciszy. To nie jest to samo co książka, to jest wykład, taśma, nagranie. I on tak mówi o tym, że jak mamy jakąś trudną sytuację w życiu, to jest troszkę tak, jakbyśmy mieli kwiatek, tak? Mamy kwiatek i jakąś roślinę. O, kot tu podchodzi. Tak. I tak jakby ktoś nas zahipnotyzował, że ten kwiatek to nie jest kwiatek, tylko to jest dzika bestia i my się jej boimy i tutaj walczymy z tym kwiatkiem i to i tamto i nie jest problemem ten kwiatek. Tak, to nie jest w ogóle żaden problem, to jest zwykły kwiatek, to nic się nie zrobi. Problemem jest ta wiara i te nasze reakcje i to nasze napędzanie się. Tak, to jest prawdziwy problem, wyzwanie, to jest ta moc stwarzania naszego po prostu umysłu. I ja wiem, że to jest czasami trudno praktykować, jak jesteśmy w środku czegoś, ale de facto do tego się to sprowadza. To ja towarzysza mam. Ja też. Też masz swojego pieska? Tak, chrapie, chodzi, drepcze. Chrapie, no widzisz. No tutaj mi kotek przynosi. Bardzo podoba mi się, jak mówiłeś właśnie w tym przekazie Marii Magdaleny, że każda ścieżka duchowa to jest właśnie taki prezent do odpakowania. I to jest tak. Naprawdę, weźmy ten czas i cieszmy się tym prezentem, eksplorujmy go na wszystkie możliwe strony. Tak. I teraz nie trzymajmy się jednej ideologii czy jednej ścieżki, ponieważ ona będzie służyła na jakiś czas i kiedy wyczerpiemy jej potencjał, to nie ma nic w tym, nic dziwnego i innego, że poszukamy, czy wszechświat nas przeprowadzi na jakąś inną drogę, żeby dalej poszerzać to nasze poznanie i nasze doświadczenie. Więc nie kłóćmy się, że tylko ta droga, tylko ta ideologia i tylko to, bo zamykamy się, wtedy zamykamy naszą głowę i wtedy jesteśmy znowu w ego duchowym, a nie na ścieżce duchowej. I tu po raz kolejny mówię, to doświadczanie to jest nawet ważniejsze niż sama odpowiedź, czy samo oświadczenie, samo powiedzmy osiągnięcie tego celu, to ta droga to jest naprawdę coś fascynującego. Dla mnie droga okazała się jeszcze ciekawsza niż sam cel odkrywania tego poznawania i odpakowywania prezentów. I tak jak mówisz,
nie odpakowywujmy je niecierpliwie przeskakując, a bo ten mi nie pomógł, to przeskoczę na następny, tylko róbmy to z pełnym szacunkiem, wyciągając pełny potencjał z każdego, co może nam pomóc właśnie w naszym własnym, indywidualnym rozwoju. I tu jest takie piękne właśnie podejście, o którym też mówiłeś. To nie jest ważne, czy się pójdziemy kontemplować, modlić, przebywać w tej boskiej energii, czy to będzie w kościele katolickim, czy w cerkwi, czy w synagodze, czy w meczecie, czy w świątyni buddyjskiej, hinduskiej. To nie jest ważne. Czy na łonie natury? Ważny jest właśnie ten proces tego, co robimy i robimy to z tym otwartym sercem i przede wszystkim otwartą głową, żeby wyzbyć się tych manipulacji ego. Naprawdę piękna, piękna kontemplacja, piękna droga dzisiaj zadawania sobie tego pytania, kim jestem, Toma. Wiadomo jest, że nie chodziło nam na odpowiedzi, kim jestem, jak na ogół zadają mi je Francuzi, kim jesteś i co robisz. No tak, jestem Agnieszka Stalkoper, nie nazywam się Agnieszka Stalkoper, jestem fotografem, nie wykonuję ten zawód, więc od razu możemy sobie powiedzieć, kim nie jestem, tak? Nie jestem tylko ciałem fizycznym, nie jestem moim umysłem i identyfikowanie się, właśnie cała tragedia, ten wąż, o którym ty mówisz, ten diabol, o którym mówimy, to jest ta identyfikacja tylko z materią, odcięcie nas od naszej prawdziwej natury, od tego potencjału kreacji, który w nas jest, od tego Boga w nas i skupienie się tylko naszej uwagi na świecie materialnym, to jest właśnie problem, który jest w tym świecie i nas od tego odcina. I tu nad tym właśnie powinniśmy zwrócić uwagę, żeby zrobić miejsce, nie uciekać przed tym, żeby wyjść z tego czystego materializmu, powiedzieć sobie, to nie jest wieczne, to jest zmienne, więc szukam fundamentów czegoś, co wieczność zabiorę ze sobą. A co zabierzemy? Doświadczenie, które zbierzemy na tej ścieżce tego życia. Piękne, piękne. Jak ja ci dziękuję, Toma, mogłabym z tobą tak bez końca. Ty mi mówiłeś, że na twoich warsztatach spotykasz osoby, które ci mówią, o, ze mną to stracona sprawa jest. Czasami się tak zdarza. Nie mówię, że to jest oczywiście jakaś tam minority, jakaś tam mniejszość, ale zdarzają się. Bo poradzić sobie z czymś takim to jest coś. Do mnie najwyżej przychodzą osoby, które mówią, a ja i tak nie jestem fotogeniczna, fotogeniczny nic ze mną nie ma. Ja sobie z nimi poradzę, ale jak ty to zrobisz, ale to ja nie wiem. Wiesz co, powiem ci właśnie najlepsze to, że nie trzeba sobie z niczym radzić, bo to jest właśnie ta sztuczka umysłu, że wystarczy w jakiś taki sposób często się przekierować uwagę tej osoby. Dokładnie. Czy czasami, wiesz, wybuchnąć śmiechem, że ktoś mówi, nie jesteś fotogeniczny, pewnie robisz jakiś żart, czy jakieś coś, ta osoba się śmieje, robisz zdjęcie, a później pokazujesz, a ta osoba wtedy już nie wie, co ma powiedzieć. No i to jest w zasadzie trochę podobny sposób. Czyli wyprowadzamy ją z tej perspektywy tego, jak ona siebie pojmuje. W jakiś sposób, Odkryć jej prawdziwą naturę, czyli to piękno. I później jej pokazać. Tak, czy więc chyba mamy podobny zawód w tym sensie, że po prostu pokazujemy ludziom ich piękno, a czasami trzeba w tym celu różne scenerie, tu takie miejsce, ośrodek warsztatowy, tu trzeba taką medytację, tu to, ale granie. Czy ty tam pewnie coś mówisz, też jakaś sceneria i po prostu chodzi tak naprawdę o to samo, żeby ludziom jakby odbić z powrotem ich własne piękno, żeby się na tym skupili, żeby dali temu uwagę, bo kontemplując to piękno wewnątrz nas, tą wewnętrzną prawdę, tą mądrość, to światło, to nie jest tak, że my... Wiecie, ego tak naprawdę są dwie rzeczy, tak, są dwie takie jakby skrajności. Z jednej strony ego mówi ci, że o, jestem największy, jestem najwspanialszy, ci inni są tacy słabi. To jest jeden aspekt tego. A drugi aspekt tego samego ego jest ja jestem zły, ja jestem do kwitu, Bóg mnie nie znosi, jestem fatalny i w ogóle najgorszy. Tak. Jak to, nie idzie w arogancję, to idzie w cierpienie. Ale to jest dokładnie to samo, identyczne ego. Dokładnie to samo. Tylko, że są jakby dwie jego skrajności, ale obie są tak samo destruktywne. Że jakby, tak jak mówię, w nas jest Bóg, w każdym z nas i trzeba się po prostu temu poddać, tak? Ten Chrystus wewnątrz nas, który w każdym nas żyje i jaśnieje i nas po prostu, wiecie, prowadzi, tak? Jako to światło, jako to prowadzenie nasze wewnętrzne, bo tak naprawdę jak wejdziemy w to głębiej, to się okaże, że każdy z nas jest przez jakiś
głos, czy przez coś, przez energię prowadzony. Tak. Każdy z nas ma tego pocieszyciela, i czy my to nazwiemy anioł stróż, czy duch przewodnik, czy w niebo wstąpiony mistrz, przewodnik duchowy, czy jakkolwiek, to nie ma znaczenia, jak my to nazwiemy. To, co jest istotne, że każdy z nas w jakiś sposób perfekcyjnie, indywidualnie jest prowadzony, tak? Jeżeli coś dla nas jest potrzebne, jakaś duchowa droga, co powiedziałaś tak pięknie, to my to dostaniemy, na pewno tego nie przeoczymy i w odpowiednim momencie do nas to przyjdzie, tak jak długo, jak będzie miał nam służyć, z nami będzie i później może w którymś momencie się po prostu wyczerpie i będzie coś następnego. Ale to jest też taka, w pewnym momencie, im bardziej się z tym zestrajamy, to nagle jesteśmy w takiej po prostu ekstazie w ogóle, wiecie, bycia, tak? I nie myślimy, że jestem na ziemi, że jestem tu inkarnowany. W ogóle to wszystko, jesteśmy po prostu w ekstazie bycia i obserwuję tu jakiś teatr, że tu się coś dzieje, że to, ale nawet w jakiś sposób w tym uczestniczymy, ale jest takie po prostu poczucie takiej pełni, takiej dobroci, takiego spełnienia, takie po prostu te najwyższe wibracje i zaczynamy może wtedy, jeżeli ktoś gdzieś tego po prostu dotyka, to zaczyna rozumieć tych wszystkich mistyków, którzy tam sobie, wiecie, gdzieś fruwali i po prostu byli w tej ekstazie, w tej błogości, po prostu, bo oni to czuli. Jak ty w tym jesteś, to jak ty możesz generować w ogóle, wiesz, problemy gdziekolwiek? Ty je tylko możesz rozwiązywać tak naprawdę. I wiecie, wyobraźmy sobie, że ileś ludzi w ten sposób wchodzi, no i i już mamy wiele spraw bardzo pozałatwianych. Prawdziwy świat. Dokładnie. Tylko tu przydałaby się ta właściwa edukacja. To samo już, co mówiłeś o ego, jak funkcjonuje ego. Sama wiedza na ten temat by nas już uwolniła od jego pułapek, od wiele osób, od cierpienia. Bardzo dobrze, wasz kanał. Dokładnie. Wasz kanał, czy wasze kanały, bo to jest, no, edukacja zabrakło w szkole, no to robimy teraz. Tak, i też takie audycje, oprócz tego, że edukują, że to podkreślają, ja na przykład często ich słuchałam po to, żeby się utrzymywać, żeby utrzymywać ten stan, utrzymywać dyscyplinę, utrzymywać tą perspektywę, tak, bo bardzo szybko w świecie zewnętrznym, w tym wszystkim, co się dzieje dookoła, będziemy ściągnięci w inne przestrzenie, które, no, odwrócimy tą uwagę od tego, co jest najistotniejsze. A to właśnie pozwala nam powracać do tej perspektywy utrzymywania tej uwagi tutaj. I tak jak mówiłeś, im częściej tą uwagę będziemy utrzymywać, im więcej miejsca dla tego zrobimy, tym naprawdę nasze życie stanie się, no, takie obfite, łagodne i wypełnione tym światłem. To jest fajne, bo często się zastanawiałam, dlaczego fotografia tak się pojawiła w moim życiu, a wiem, że w twoim też. No ale wiesz, Tomasz, tak, to jest malowanie światłem. Tak czy inaczej, odbijamy to światło. Tak, to jest też tak, fotografia i film w zasadzie to jest tam naprawdę jedyne, co my chwytamy, to jest jak światło się zatrzymuje w pewnych miejscach, osobach, na rzeczach. Bo my de facto to jest zapisywane de facto. Dokładnie, także wszystko na zdjęciu, się składa. Szukamy światła. Szukamy światło, tak, światło szukamy jest wszędzie. I pozwólmy, żeby ono po prostu łagodnie, delikatnie, w pełni, obficie przez nas przepływało. I nie zapominajmy właśnie, że tym jesteśmy, że my tym jesteśmy, poza tymi wszystkimi programami, iluzjami i oczywiście naszym umysłem. Pięknie, Tomasz, z całego serca ci dziękuję. Na koniec dziękuję jeszcze również. Tylko powiem, że zajrzyjcie na stronę internetową Toma, właśnie drogadoboga.org, jeśli chcecie takie spotkania, bo cierpicie na zbyt dużą samotność w waszym środowisku. No, są następne spotkania, widzę, że tutaj mamy w lipcu 23-24 warsztaty online przebudzenie, tak, a we wrześniu 26-24 Antonowie Jelenia Góra, tajemnice Arcturian, warsztaty Stoma. Wow! A teraz jesteś na mocy miłości. Miłość i światło i dobroć, to jest ta nasza prawdziwa natura. Także uczysz się i pokazujesz, jesteś przykładem, jak czerpać z tej mocy, tak? To jest właśnie, bardziej bym powiedział, że się po prostu poddaję tej mocy ku ciągłemu zadziwieniu temu, co ona wyczynia za rzeczy. I wiecie, to jest takie coś, że teoria to jest jedno, ale praktyka, jak to w przeróżny sposób przejawia się w życiu, i to nie chodzi o życie moje, że to jest jakieś wyjątkowe, bo tak w ogóle nie jest, tylko po prostu w życiu wielu osób,
jak ta miłość naprawdę pragnie tego przebudzenia, nie tylko chodzi o nas, chodzi o wszystkich, to jest po prostu nieprawdopodobne. I ta łagodność, z jaką to cały czas, wiecie, puka. Puka. I ci, którzy nas słuchują, to usłyszą. I to cały czas puka i woła, i mówi, i pokazuje, i prosi o to przebaczenie i dla nas, i dla wszystkich dookoła. I po prostu prosi, i jak się w końcu to wybierze, to zawsze idziemy dalej, idziemy po prostu do następnego etapu, a no niewybieranie miłości jest no de facto po prostu bólem dla nas. I my często właśnie ze względu na to, że wybieramy energię ego w ten czy w inny, bardziej lub mniej wysublimowany sposób, przez osąd czy coś, de facto czynimy samemu sobie krzywdę. I wiecie, na tym po prostu człowiek się tylko łapie, zmienia zdanie. Czasami jest to taki, chwilę to trwa, zanim zmienimy zdanie, zanim te wszystkie emocje z nas powychodzą i w końcu jest im dobra, nie mam wyjścia, to i tak po prostu trzeba ukochać. Czasami potrzebujemy stracić wszystkie inne wyjścia, że człowiek jest tak zesperowany, że tylko chce wolności i nie ma wyjścia. Jak ty... To dlatego, że to cały czas przy nas jest i tak jak powiedziałeś, cały czas stara się zwrócić na siebie naszą uwagę, tak. Czyli puka. Tak. I to jest, tylko my tego nie widzimy, nie słyszymy, bo właśnie jesteśmy w tym chaosie skupiania się na tym, co na zewnątrz, wszystkiego tak. Za szybko, nie potrafimy się zatrzymać, nie bierzemy tego głębokiego oddechu, a tutaj właśnie zrobienie takiego miejsca na to zatrzymanie, na tą medytację, na to wyciszenie, na uważność, na kontemplację właśnie nawet takich pytań, to sprowokuje, że zaczniemy to słyszeć i będziemy mogli temu zaufać i się poddać i wtedy jesteśmy w tej łagodności, w tej mocy, prawda? To jest piękne. I takie czasami, żeby nabrać, uwolnić się z tego chaosu, warto właśnie wyjechać, tak jak ty teraz wyjechałeś, jesteś z grupą ludzi, jesteście razem, przebywacie w takiej podobnej atmosferze i razem ją ładujecie, kierujecie właśnie uwagę na to. To jest też bardzo dobre, bo wtedy no, piękne rzeczy na nas schodzą, bo jesteśmy już w tym otwarciu i potem wracamy z tym otwarciem i praktykujemy je w życiu, tylko tu właśnie trzeba tego spokoju. Nie usłyszymy tego, gdy jest chaos w myślach, gdy jest huk, gdy jesteśmy w bieganinie. Trzeba czasami zrobić tą przerwę, zatrzymać się, zrobić przestrzeń, zrobić miejsce. To jest dobra okazja. Czy takie filmy, czy twoje przekazy, czy książki, czy nagrania, czy spotkania wspólne z ludźmi. To jest takie miejsce. Stwórzmy sobie takie Służę. Miejsce. Służę. Pięknie. Dziękuję bardzo. Popłynąłeś. Ojoj. Oboje popłynęliśmy. Dziękuję. Ja nie tak byłam myślę. W stanie ci przerwać, bo tak pięknie, wiesz, opowiadałeś, mówiłeś z czystą w czystym stanie kontemplacji, że cudownie było tego wysłuchać. Mam nadzieję, że słuchaliście to również i odczuliście tą energię, która płynęła właśnie z Toma i tą energię, którą staramy się przekazać w tej audycji, która w nas jest. Niech idzie, niech rozświetla, niech was cieszy i pozostańcie z nią. Dziękuję ci, Toma, z całego serca. Dziękuję również. Ja chcę tylko powiedzieć na koniec takie zdanie, że cokolwiek gdzieś widzisz, to pamiętaj, że patrzysz do lustra i też pamiętam, że mi wielokrotnie właśnie to Jeszua podpowiadał i mówił, że jak widzisz we mnie światło, to ty po prostu rozpoznajesz tak naprawdę światło w sobie. I czasami jest coś tak, to przychodzi i mówi, wow, ja tu czuję wielkie światło i coś, ja mówię, to się nie skupię na mnie. To się skupiaj na tym, co się w tobie po prostu budzi, bo to, że ty to widzisz, że cię to przyciąga, to jest po prostu, poczuj to, że to jest po prostu potężne w tobie. Dlatego ja mówię, że lustro, tak? Odbijamy po prostu do ciebie twoje własne światło i druga osoba pokazuje nam to, co w nas jest, czyli tak, jesteśmy lustrami dla siebie. Oj, tak. Pięknie, dziękuję ci Tomasz całego. Dziękuję serca. Również. Piękna rozmowa. Dziękuję. Będą kolejne, dzięki. Kochani, jeśli Tomasz zawsze znajdzie czas i się zgodzi. Na pewno na kolejnych warsztatach albo na kolejnym wyjeździe na pewno się jakoś tak złoży, że gdzieś tam się spotkamy. Dochowamy tradycji. Dochowamy życzę ci cudownych warsztatów, miłego pobytu. Dziękujemy. Bo niech dziękujemy. Tam ci tam będzie dobrze. A my wszystkich pozdrawiamy. Pa, pa. Pozdrawiamy wszystkich. Pa, pa, cześć. Dzięki.